Centrum 58. Gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest po raz trzeci już pan Tomasz Wichniarek, czyli dyrektor sportowy Widzewa Łódź. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór państwu, dobry panu. Zizu, chcesz coś dodać, czy od razu lecimy? No chyba zaczynamy, tak? Tak, Patryk wspomniał, hat-trick dzisiaj dyrektora sportowego Tomasza Wichniarka na Red Roomie. Dobry wieczór, panie dyrektorze, i może na początek takie pytanie rozgrzewkowe, bo już jesteśmy po większej połowie tej rundy jesiennej. Jak pan by ocenił, tak globalnie powiedzmy, to jest pan zadowolony, może umiarkowanie zadowolony, może jednak nie do końca pan jest zadowolony z postawy drużyny, jak pan to widzi oczami dyrektora sportowego? Znaczy powiem, że jestem umiarkowanie zadowolony z postawy drużyny, także ze zdobyczy punktowej. Myślę, że mogliśmy pokusić się o kilka punktów więcej. No też na pewno nastąpiły pewne zmiany, dość ważne zmiany, co też powoduje, że ten zespół trochę może potrzebuje czasu, żeby zacząć działać pod rządami nowego trenera. Ale ogólnie mówię, umiarkowanie zadowolony. Gdzieś zespół jest w tym miejscu, którym jest, mógł być trochę wyżej, ale też nie ma co jego strasznie w tym momencie narzekać, bo myślę, że jest dużo jeszcze obszarów do rozwoju. Czy na wzór zachodnich klubów to pan dyrektor sportowy miał decydujące słowo, jeżeli chodzi o zmianę szkoleniowca? Nie, to nie było decydujące zdanie. To było zdanie jedno z kilku. Tutaj myślę, że zarząd, dyrektor sportowy, właściciel, to są te osoby, które gdzieś podejmują takie decyzje wspólnie. Uważa pan, że to musiało nastąpić? Oczywiście nastąpiło to, ale czy to naprawdę było, czy to był najodpowiedniejszy moment po tej Legii? Czy ta Legia zaważyła? Bo tak naprawdę no, każdy chyba spodziewał się, że w Warszawie raczej będzie ciężko wygrać, więc tak sobie logicznie myśląc, raczej to nie Legia zdecydowała o tym, że historia ułożyła się w taki sposób, że w Widzewie jest nowy szkoleniowiec. Znaczy my to nie zdecydujemy pod wpływem jednego meczu. Tutaj w żadnym wypadku staramy się dość dogłębnie analizować i podejmować decyzje, które są jakby już konieczne. I tak to rzeczywiście było. Ta analiza była od pewnego czasu wykonywana. Pewne obszary, które spróbowaliśmy z trenerem, patrzyliśmy, czy jest poprawa, czy jest szansa na tą poprawę, i pewnie stwierdziliśmy, że już ta zmiana niestety musi nastąpić, bo nie widzimy postępów w danych obszarach, o które były dla nas bardzo ważne, żeby zespół się rozwijał i zespół także zdobywał punkty. A jakbyśmy mogli troszkę się zagłębić w tą decyzję, to w pana oczach jakie były te główne przyczyny zmiany szkoleniowca? W jakich obszarach drużyna pod wodzą Janusza Niedźwiedzia niewystarczająco rozwijała się? Znaczy, wydaje mi się, że to na pewno to możemy spojrzeć też pod względem trochę punktowym. No, to nie jest tak, że to było tylko te kilka meczów w tym sezonie. No, tutaj zaczęliśmy już słabiej wyglądać w połowie rundy wiosennej i gdzieś tak w naszej ocenie ten postęp, mimo to, że ten czas ten dostał, nie był na wystarczającym poziomie. Też troszeczkę chyba już zespół, zawodnicy też już byli jakby z trenerem nie do końca wszystko gdzieś współgrało na różnych obszarach. Zawodnicy nie wykonywali, czy też nie potrafili wykonać wszystkich pomysłów trenera, czy też trener miał też trochę problem może z przekazaniem niektórych działań, analiz i tego, czego by od zawodników chciał, więc no, stwierdziliśmy, że mimo wzmocnienia zespołu w okienku letnim, dość dużego wzmocnienia wieloma piłkarzami, to piłkarzami, którzy mieli dodać jakości, ten zespół nie prezentuje się na tyle dobrze, na tyle, na ile oczekiwaliśmy. A pan jako osobiście dyrektor sportowy, jakby pan ocenił tak całościowo współpracę z trenerem Januszem Niedźwiedziem? Jak wam się po prostu współpracowało? W pana oczach oczywiście, z pana odczucia tutaj interesuje. Znaczy mi się ten Niedźwiedzie bardzo dobrze współpracowało. Ja bardzo cenię ten Niedźwiedzia. Uważam, że zrobił fenomenalną robotę w Widzewie. Doprowadził zespół do awansu, utrzymał w pierwszej, w
pierwszym sezonie jako Beniaminek na całkiem niezłym poziomie, szczególnie ta runda jesienna była bardzo optymistyczna. Więc ja jakby nie mam problemu z trenerem, z pracą z trenerem Niedźwie. Nie wiadomo, że się w pewnych rzeczach nie zgadzaliśmy, czy wspieraliśmy co do pewnych decyzji trenera, ale to zawsze on ostateczną decyzję, jeżeli chodzi o wybór składu na dany mecz, czy taktykę, czy jeszcze inne elementy związane z bezpośrednim prowadzeniem zespołu podejmował. Ja też zawsze mówiłem, co o tym myślę i raczej moja informacja dla trenera była tylko po to, żeby pomóc, żeby ewentualnie trener to przemyślał, bo zawsze on tą ostateczną decyzję podejmował. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestie transferowe, no to były kwestie, które podejmowaliśmy wspólnie. Trener Niedźwiedź uczestniczył w procesie transferowym. Wiadomo, że scouting podawał pewną grupę zawodników, których trener czy sztab oceniał i później na podstawie tej oceny i rankingów, które mieliśmy, wybieraliśmy tego zawodnika, którego uważaliśmy, że jest dla nas najlepszy, którego mogliśmy w danym momencie też pozyskać, więc tutaj rola trenera też była duża, więc też tutaj nie było jakichś zaskoczeń dla trenera, czy taki czy inny zawodnik, czy tutaj się w tej kwestii jakoś szczególnie wspieraliśmy. Wiadomo, że nie zawsze jest tak, że można idealnego zawodnika w danym momencie wybrać, bo to są różne inne kwestie, jeszcze poza też sportowymi, ale tutaj mieliśmy zgodę, że wybraliśmy tego zawodnika, którego mogliśmy i zawsze sztab czy trener uczestniczył w tym procesie i też trener zawsze miał też prawo weta, jeżeli by nie chciał tego zawodnika. Więc rozumiem, panie doktorze, bo tak pytam tak, może tak delikatnie pana wypuściłem, dlatego, bo pozwoliłem sobie obejrzeć pana udział w programie Ekstraklasa po godzinach i pamiętam, uderzyło mnie pana stwierdzenie, że my jako klub robiliśmy transfery po trójkę z tyłu, a trener od początku przygotowań ustawiał drużynę czwórką i tutaj jakiś mi się grzyb zrobił, wie pan, dlatego nie, pytam. Znaczy to nie tak, no jakby tutaj jest rzeczywiście pewna sytuacja, którą wcześniej ustaliliśmy z trenerem, że gramy trójką, a później przeszliśmy na ustawienie czwórką, ale to była świadoma decyzja trenera, który stwierdził, że ci zawodnik, których ma, to dzisiaj sprostają tym wymaganiom. Dzisiaj też gramy czwórką. To chodzi o to, że jeżeli ktoś później dyskutował z nami, że nie mamy bocznych obrońców albo że chciałbym ze sobą bronią, no to ja zaznaczałem, że naszym priorytetem było ustawienie trójką środkowych obrońców i dwójką wahadłowych, co troszeczkę inaczej. Inne wymagania są do tych zawodników, ale dzisiaj też takim ustawieniem czwórkowym gramy i jak widzimy, zespół daje sobie z tym radę, więc jakby tutaj nie było aż takiego zgrzytu, tylko stwierdziłem fakt. Można sobie powiedzieć, że może rozstanie nie było w najlepszym sportowym momencie Widzewa, ale jednak oba podmioty zyskały, jeżeli można tak to powiedzieć, no bo Widzew dzięki trenerowi Niedźwiedziowi zyskał niepodważalny styl i wydaje się, że trener Niedźwiedź w pewnym momencie wyciskał dużo więcej z tego zespołu niż zespół sam sobie był w stanie dać. Dzięki trenerowi też awansowaliśmy z pierwszej ligi do Ekstraklasy, ale i przede wszystkim się w niej utrzymaliśmy. Myślę, że to jest największą wartością, ale też trener, myślę, że dzięki Widzewowi mógł się pokazać szerszej publiczności, na pewno pokazał się z dobrej strony, miał gorsze momenty na pewno, ale mimo wszystko, mimo tego momentu gorszego na sam koniec, gdzie tych punktów rzeczywiście mogło być więcej, to jednak można powiedzieć chyba, że jednak każdy na tej relacji, jeżeli można tak to nazwać, zyskał tak naprawdę na koniec, bo i trener pokazał się, no myślę, że mimo tych gorszych momentów, tych dobrych, bardzo dobrych momentów było po prostu sporo i na pewno wydaje się, że na brak ofert narzekać nie powinien. No a Widzew w jakimś stopniu wykreował sobie pewien styl, który chyba trener Myśliwiec będzie w pewien sposób, na pewno na swój sposób, ale jednak mimo wszystko chyba kontynuował. Znaczy na pewno tutaj była popólna korzyść i tak mówię, ja bardzo się cieszę, że mogliśmy z trenerem Niedźwiedziem wspólnie pracować, bo trener dał dużo, dużo wartości zespołowi i klubowi, tak samo jak dużo też zyskał dzięki temu, że Widzew dał mu tą szansę jako młodemu trenerowi zaistnieć w Ekstraklasie. A co do pewnego stylu, który trener Niedźwiedź pokazał, na pewno tak, ale też to jest tak, że ten styl chcemy, żeby jakikolwiek trener będzie prowadził, czyli ta agresja, ten atak na przeciwnika, ta gra do przodu, ten walka do ostatnich minut, to jest taki styl, który chcemy, żeby Widzew miał zawsze, niezależnie od tego, kto będzie go prowadził. Ja jeszcze na chwilę chciałem wrócić do tej czwórki z tyłu, bo mogę tylko potwierdzić pana słowa, panie dyrektorze, bo gdy Janusz Niedźwiedź był gościem naszego podcastu Widzę Fredru, to ja osobiście spytałem się go, czy według trenera my w tej chwili w klubie mamy materiał ludzki na to, żeby grać czwórką z tyłu. Trener Niedźwiedź powiedział, że tak, że według niego Widzę posiada materiał ludzki na granie czwórką z tyłu.
Natomiast ja chciałem się spytać jako pana, jako dyrektora sportowego, czy dla pana to był jakiś duży problem? No bo ja rozumiem, że pan się przygotowuje do tego, żeby ściągać wahadłowy, bo tak jak pan powiedział, gramy zupełnie inną grę, grając trójką, a grając czwórką. I czy to był jakiś problem, jak pan, nie wiem, zobaczył, czy tam w klubie doszliście do wniosku, czy tam sztab szkoleniowy doszedł do wniosku, że jednak chciałby coś zmienić i grać tam jednak czwórką? Znaczy to nie był duży, jakiś tam strasznie duży problem, no bo my realizowaliśmy pewno już wcześniej założenia co do transferów, tylko rzeczywiście później no, powoduje to trochę takie dyskusje, czy ten zawodnik, który dzisiaj gra jako wahadłowy, czy będzie w stanie zagrać jako boczny obrońca, czy jego inklinacje ofensywne nie spowodują to, że w defensywie pewnych może cech zabraknie. I tutaj była jakby analiza i decyzja mówię, sztabu, że są w stanie ci zawodnicy podołać temu ustawieniu, to też trener bierze na sobie odpowiedzialność, no bo też zmienia pewne ustawienie, pewne zasady, pewne zachowania są inne i ci zawodnicy, nie tylko ci boczni obrońcy przysłowiowi, ale także pozostali zawodnicy muszą trochę inaczej funkcjonować, ale jeżeli trener stwierdził, że jest taki obszar do tego, żeby i takie możliwości dla zawodników, żeby to realizować i był co do tego przeświadczony, no to po prostu to zrobił, a tutaj nie jest jakiś wielki problem. Ustawienie to jest troszeczkę rzecz umowna, więc to jest kwestia raczej realizacji poszczególnych zadań przez zawodników na boisku. To ja w pierwszej kolejności oczywiście zachęcam Was do zabierania głosu i zadawania pytań panu Tomaszowi. Tutaj widzę, że jest jedno pytanie, co ze zdrowiem Kerka? Ja dodam od razu, czy to prawda, że w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o transfer Kerka i Fran Alvareza, to ktoś z tej dwójki miał być? Nie było wstępnie pomysłu na dwóch tego typu zawodników w składzie? Czy to jest prawda? I od razu po moim pytaniu wpuszczamy tutaj Adama na linię, bo widzę, że zgłosił się do rozmowy. Także panie Tomaszu, słuchamy. Czy to też trochę zależało od ustawienia zespołu, bo w pierwszej wersji miał być zawodnik jeden ofensywny, taki środkowy pomocnik, bardziej ósemka, tutaj Alvarez w tej kwestii dobrze wyglądał, bo on jest zawodnik, który łączył nam te dwie cechy, ale co do Kerka byliśmy przeświadczeni co do umiejętności tego zawodnika i chcieliśmy go pozyskać pomimo już pozyskania wcześniej Alvareza i to nie wyklucza jeden drugiego, aczkolwiek rzeczywiście był taki moment, że byli na liście, razem na liście, na tej samej liście, że tak powiem, zawodników do pozyskania i może gdybyśmy pozyskali pierwszego Kerka, to co do decyzji Alvareza, to nie wiem, czy jaka byłaby ostateczna decyzja, ale ogólnie rzecz biorąc jeden drugi nam bardzo się podobał i chcieliśmy tych dwóch zawodników mieć, bo uważaliśmy, że obaj ci zawodnicy nam przysporzą dużo możliwości co do gry tego zespołu. Zanim może Adam jeszcze, to chciałem rozwinąć właśnie Kerka, jakby pan już jesteśmy przy Kerku, bo ten serial transferowy Sebastiana Kerka do Widzewa trwał jednak dosyć długo i w mediach przewijały się różne informacje na ten temat, że jakby mógł pan już przybliżyć, jesteśmy już post factum, jakby mógł pan przybliżyć tutaj jak kulisy, jak to wyglądało w ogóle wszystko z Sebastianem, z przyjściem go do naszej klubu. Nasz Sebastian Kerk był naszym zawodnikiem, którego rozpoczęliśmy jednego z pierwszych negocjacji, nie będę ukrywał, że już teraz nie pamiętam, czy w maju już była gdzieś chyba taką informację, nawet puścił chyba gdzieś klub oficjalnie w maju, czy któregoś już pierwsza oferta z naszej strony poszła, a w marcu były już gdzieś tam powiedzmy pierwsze jakieś takie rozmowy, a jeszcze był oglądany wcześniej, bo gdzieś go wcześniej już widzieliśmy na żywo. Więc pierwsza oferta chyba już poszła w maju, były te rozmowy prowadzone dość intensywnie, później rzeczywiście na chwilę ucichła sprawa Kerka w Widzewie, ale wiązało się to z tym, że on jednak miał trochę wątpliwości, zastanawiał się z żoną, czy Polska to jest dla niego dobre już miejsce, też nie będę ukrywał, że gdzieś myślał o krajach, gdzie finansowo byłoby to jeszcze dla niego bardziej korzystne, no i później w tym drugim etapie udało się to sfinalizować, jak ten temat wrócił po pewnym czasie, gdzie doszliśmy do porozumienia, Kerk też był coraz bardziej przekonany do tego, że Polska to jest dobre miejsce, przyjechał tutaj, zobaczył Łódź, zobaczył stadion, porozmawiał z ludźmi związanymi bezpośrednio z podejmowaniem decyzji w klubie i dzięki temu Sebastian jest w Widzewie.
Adam, to jest teraz twoja kolej. Okej, okay. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Ja oczywiście mam przygotowaną bardzo długą listę pytań, więc postaram się może gdzieś tam dość krótko. Zresztą tak jak ostatnio, może pan nie pamięta, ale gdzieś tam się przypomnę. Przy okazji tego Kerka mam jedno pytanie, które było gdzieś dalej, które jedno z późniejszych, ale może je zadam. Czy to odejście Hansena było powiązane z pozyskaniem Kerka, czyli czy pozyskując Kerka musieliśmy zejść trochę z budżetu i z tym się właśnie wiązało odejście Hansena? Tak nie do końca. Oczywiście Kerka ułatwiło nam ewentualne odejście, czy pozwoliło nam na odejście Hansena, no bo to był kolejny zawodnik ofensywny, więc jakbyśmy tutaj w tej kwestii zabezpieczeni. To nie ma co ukrywać, że odejście Hansena było też trochę związane z tym, że no nie dostawał dużych szans u tenera Niedźwiedzia i jakby nie było też tutaj przestrzeni na to, żeby ta współpraca wyszła w taki etap, żeby Hansen był wykorzystywany na wystarczający sposób przez klub i przez sztab trenerski i dlatego taka decyzja poszła, że jednak umożliwiamy mu odejście. Okej, okay, ale czy, bo rozumiem, że w momencie, kiedy odchodził od nas Hansen, no byliśmy bardzo blisko decyzji o tym, żeby pożegnać się z ówczesnym trenerem. Czy nie było takiego pomysłu, żeby może jednak wstrzymać się i tą decyzję zostawić nowemu trenerowi? No, nie było już takiej jakby możliwości. Okienko kończyło się w odpowiednim momencie, więc też nie było takiej możliwości, a też rzeczywiście przyjście Kerka spowodowało to, że dzisiaj jesteśmy na tyle zabezpieczeni w tych obszarach ofensywnych, że będzie ciężko też tutaj Normanowi może dostać odpowiednią liczbę minut także od następnego razu. Okej, to zacznę teraz od pierwszego pytania, które miałem, bo to było gdzieś dalej, tak jak wspomniałem wcześniej. Pierwsze pytanie od Dominika Marczuka. Wielu źródeł wiemy o tym, że jest to piłkarz, z którym rozmawialiśmy. Pytanie, co się stało, że się nie udało? No rzeczywiście byliśmy dość blisko pozyskania tego zawodnika, nawet bezpośrednio z nim już się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, dogadywaliśmy się z agentami, jednak tutaj pewne widocznie sprawy finansowe, na które widzę do końca nie chciał się zgodzić, na które się nie mogliśmy, uważaliśmy, że nie możemy się na niektóre wymagania zgodzić, spowodowały to, że no, nie został Widzewie, nie został piłkarzem Widzewa, tylko został piłkarzem Jagiellonii. No, takie była decyzja gdzieś szerszego grona, że taką decyzję nie chcemy się na niektóre sprawy finansowe, wymagania zgodzić, tak samo jak zawodnika, czy też jego agencji, więc no, tak się stało, że nie został piłkarzem. A zdradzi pan, jakie to były duże rozbieżności? Niestety nie mogę tego zdradzić, ale dość spore, gdyby to nie były duże rozbieżności, to byśmy próbowali tą sprawę dopiąć, bo my mówimy, byliśmy dość mocno zaangażowani w to, żeby go pozyskać, rozmawialiśmy z nim bezpośrednio. Był taki moment, że wydawało nam się, że jesteśmy w stanie to zrobić, bo on wyraził dużą chęć też przyjścia do Widzewa, ale jednak w pewnym momencie zmienił te zdanie i wybrał inny klub. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Taki piłkarz Duwi i Koba. Pytałem 3 kwietnia, bo nawet sobie sprawdziłem pana o to, czy było zainteresowanie tym piłkarzem. Wtedy pan wspomniał, że w ogóle temat panu nie jest znany, że takim piłkarzem się w ogóle nie interesujecie, a w tym oknie transferowym okazało się, że gdzieś to nazwisko się pojawiło ponownie. Więc proszę powiedzieć, jaka jest historia tego piłkarza, kontaktu z nim, jakichś rozmów, czy wtedy w tym kwietniu jednak był jakiś kontakt wcześniej, czy nie? Czy to był zupełny zbieg okoliczności? No powiem w ten sposób, że rzeczywiście w końcu takie zainteresowanie ze strony klubu było. Był na naszej liście i poważnie rozważaliśmy jego pozyskanie, ale tutaj znowu trochę była sytuacja trochę dla nas patowa, ponieważ klub węgierski nie chciał się zgodzić na jego sprzedaż w jakichś takich rozsądnych czy normalnych warunkach. Jeszcze do tego dochodziły ich mecze w pucharach europejskich, co spowodowało, że tym bardziej nie byli zainteresowani, a my już nie mogliśmy dłużej czekać na tego zawodnika. Taka ciekawostka, poszedł do drugiej ligi portugalskiej, chyba jeszcze nie zagrał mecz. Tak, to wiemy. Okej, okay, kolejne pytanie. Mamy teraz taki okres, w którym większość klubów, planując kadrę, no gdzieś tam rozgląda się za piłkarzami, którymi kończą się kontrakty na koniec tego roku. Są to głównie kraje Ameryki Południowej, kraje skandynawskie, Ameryki Północnej.
Pytanie, czy my te rynki, znaczy Skandynawię to wiem, że mamy wyskautowaną, ale czy Amerykę Południową jest to obszar, który też skautujemy i czy prowadzimy już jakieś rozmowy z piłkarzami, którym się będą kończyć kontrakty na koniec tego roku? Znaczy my po prostu pracujemy systematycznie, oczywiście te rynki, które gdzieś nam dają większą szansę pozyskania zawodnika, obserwujemy, więc tutaj w różne obszary, nie będę zdradzał dokładnie, które są przez nas monitorowane. Czy prowadzimy? Powiem szczerze, że jeszcze jakby nie prowadzimy na konkretnych rozmów. Nie będę tutaj gdzieś oszukiwał, ale jesteśmy blisko już rozpoczęcia i mocnego też dojścia do tych zawodników, których będziemy coraz bardziej chcieli. Tutaj też nie będę ukrywał, że troszeczkę nam się to opóźnia, czy opóźniło w związku ze zmianą trenera, no bo chcemy dać trenerowi czas na to, żeby też poznał zespół i wyraził swoją opinię co do niektórych zawodników i co do pozycji, które on by uważał, że też warto byłoby zadać. Okej, czyli na zimę rozwiążemy wyskautowaną listę piłkarzy, którym się kończą kontrakty, plus ewentualnie piłkarzy, którzy będą mieć ważne kontrakty, ale chcielibyśmy ich pozyskać na przykład przy rozwiązaniu kontraktu, czy przy jakiejś niewielkiej opłacie. No, będziemy takie rzeczy, zawsze myślę, że wszystkie kluby zaczynają od tego, komu się kończą kontrakty, bo to jest najlepszy, najłatwiejszy cel do pozyskania i to jest jakby najrozsądniejsze działanie, ale też nie zamykamy się na zawodniku, który będzie można pozyskać w jakiejś innej. Okej, kolejne pytanie. Dwa bardzo mocne transfery tak naprawdę zrobiliśmy w ostatnich dniach okienka. Chodzi o Ibiza i chodzi o Kerka. O Kerku wiemy, że rozmawialiśmy z nim bardzo długo, zapewne pod koniec okna transferowego postanowił zejść trochę z oczekiwań i podjął tą decyzję, że jednak tutaj być może Sonny Kittel też mu troszkę pomógł. A pytanie, jak wyglądała kwestia z Ibizą i dlaczego tak późno? Dlaczego z Ibizą tak późno? Bo to też był taki dylemat trochę. To jest zawodnik z La Liga 2, podstawowy zawodnik, to on też miał inne propozycje też klubów. La Liga 2, no to jest mocna liga, naprawdę to jest mocna liga. Ci zawodnicy mają dobre propozycje. On zastanawiał się nad tym, czy nie zostać w Hiszpanii. Też z poziomu La Liga 2 miał propozycje. Dlatego tutaj troszeczkę dłużej rozmawialiśmy. On też no, był jakby zawolnym zawodnikiem, ale miał jakieś tam swoje pomysły. Dlatego tak to gdzieś tam w tym ostatnim etapie poszło. Też nie będę ukrywał, że cały czas patrzyliśmy też, czy jeszcze w jakiej pozycji musimy ten zespół wzmocnić. Stwierdziliśmy, że ta pozycja, którą też mieliśmy wcześniej wyskautowanego i zawodnika, którego znamy, a jest w tym momencie dostępny, warto jednak wziąć już w tym okienku letnim i jeszcze ten zespół wzmocnić w tym okienku. A jeśli chodzi o okno transferowe zimowe, czy głównymi pozycjami to będą boki obrony, czy jakieś inne pozycje, które są kluczowe? To jest wszystkim też jeszcze przejrzenie dzisiaj kadry przez trenera i jego sugestie. Czy boki obrony? Nie uważamy, że to jest jakiś dzisiaj wielki olbrzymi problem, aczkolwiek wiemy, że to jest jakiś moment, gdzie my musimy się na tym zastanowić. My też wiemy, ile kontraktu nam się kończy już w czerwcu, na koniec sezonu i też chcemy już pewne ruchy, jeżeli będzie taka możliwość, zrobić zimą, żeby nie czekać do ostatniej chwili. Więc tutaj też zobaczymy, z którymi zawodnikami uda nam się, czy będziemy chcieli, czy będziemy mogli, czy będzie wspólna decyzja o przedłużeniu kontraktu. To też będzie determinowało, czy ewentualnie zimą zrobimy taką czy inną pozycję. Okej, czy druga oferta dla Bartka została już złożona? A była pierwsza. No, mówił pan właśnie gdzieś w mediach, że złożył pierwszą ofertę i wszyscy się śmiali, że skoro to jest pierwsza oferta i Bartek o tym wie, to na pewno jej nie zaakceptuje, będzie czekać na drugą i trzecią. Nie, no jesteśmy gdzieś powiedzmy w etapie negocjacji. Okej. Pytanie, czy zdradzi pan jakieś nazwiska, które nie wypaliły, a których pan żałuje, że się nie udało pozyskać, oprócz Dominika Marczuka? Tak właściwie nie było jakichś takich nazwisk, które dzisiaj bym bardzo żałował, że do nas nie przyszły. Może nie zawsze wzięliśmy jedynkę na pozycję, ale dzisiaj nie mogę powiedzieć, że są jakieś nazwiska, które bardzo żałuję, że do nas nie przyszły, a przyszedł inny zawodnik na tego zawodnika, na tą pozycję. Okej, wtedy też w kwietniu pytałem pana o kilka nazwisk piłkarzy, którym się kończyły kontrakty, m.in. o Kamila Pestkę, Karola Borysa i Kacpra Urbańskiego. Pytanie, czy tych nazwiskach, czy wśród tych piłkarzy, znaczy czy w ogóle z nimi rozmawialiśmy, czy była szansa jakakolwiek, żeby ich pozyskać, czy ostatecznie jakieś zainteresowanie z naszej strony było? Znaczy mieliśmy na naszych listach, ale nie podjęliśmy jakichś, nie były podjęte, czy ewentualnie nie było szansy na to, żeby
żeby ich pozyskać, czy stwierdziliśmy, że inny zawodnik na to pozyskał? Okej, bo akurat jeśli chodzi o Kacpra Łubańskiego, to widziałem, że on tak naprawdę od czerwca chyba do końca lipca był bez klubu nawet, więc tam też się nie dogadał ze swoim pracodawcą. No, no tak, ale tutaj wymagania zbyt. No nie można powiedzieć. Okej. Tak, do końca nie można tego dojść. Ostatnie pytanie. Zmienił nam się prezes. Wiadomo, poprzedni prezes też lubił gdzieś się angażować w ruchy transferowe, gdzieś tam wspierał, powiedzmy, wspierał pana w pozyskiwaniu niektórych piłkarzy. Jak to wygląda aktualnie? Czy prezes też stara się wspierać w transferach? Jak pan ocenia komfort pracy z poprzednim prezesem, a z aktualnym, jeśli chodzi o pozyskiwanie piłkarzy? Na pewno Mateusz Drużb był bardziej aktywnym takim człowiekiem, który chciał troszeczkę więcej mieć może wpływu, ale też nie mogę powiedzieć, że miałem zły jakiś tam komfort pracy z trenerem, z prezesem Drużbem bardzo. No tutaj na pewno z nowym zarządem ten komfort jest bardzo dobry. Tutaj mamy wspólnie, mamy wypracowane procedury, wiemy, kto za co odpowiada, w którym momencie jest wsparcie, czy jest, jeżeli jest taka sprawa, potrzebna wsparcie prezesa. Na przykład mogę zdradzić, że na ostatnie spotkanie z Kerkiem też pojechaliśmy w trójkę, czyli Maciej Szymański i Michał Rys pojechali ze mną po to, żeby jeszcze wesprzeć tam te rozmowy. Ogólnie praca, uważam, że się układa ta współpraca bardzo dobrze i tutaj mówię, wspólne działania, kiedy są potrzebne, a kiedy nie, to każdy wykonuje swoją rolę i w tym procesie transferowym doskonale wie, co ma. Okej, to może jeszcze jedno ostatnie tak na szybko. Zespół U19 i może rezerwy jeszcze. To są dwa zespoły, które no, są na szczeblu naszego, znaczy na najwyższym szczeblu naszej akademii, a też no, nie do końca sobie dobrze radzą. W sensie, że U19 jest na miejscu spadkowym, chyba 14, z tego co pamiętam. Rezerwy radzą sobie dużo, dużo gorzej niż w roku ubiegłym. Tak naprawdę, no być może, znaczy stwierdzę nawet, że aktualnie są średniakiem, jeśli chodzi o tą ligę. Pytanie, czy są jakieś pomysły zmian w tych zespołach, wzmocnień, nie wiem, czegoś, co spowoduje, że po pierwsze rezerwy awansują, a po drugie U19 się utrzyma. No na pewno zmian w tych zespołach a propos nazwisk to, czy personalnych w tym momencie nie będzie. No bo chociażby dlatego, że ten czas już minął. Uważamy, że to jest zespół, jeśli mówimy o drugim zespole, który po prostu z nowym trenerem też musi się trochę dotrzeć i muszą znaleźć wspólną drogę do tego, żeby o ten awans powalczyć. Czy będą zmiany w okresie zimowym, no to też życie pokaże, zobaczymy, jak będzie wyglądał zespół, bo oczywiście nie będę ukrywał, że ten awans jest dla nas ważny i będziemy robić wszystko, żeby jednak o ten awans powalczyć, a dzisiaj mamy 7 punktów straty do lidera. To jest dużo, ale także mało. To jest taka liczba punktów, które jeszcze jest, uważam, że jesteśmy w stanie nadrobić, że ten zespół zacznie funkcjonować na poziomie i na jaki oczekujemy i jaki może, bo też jakoś szczególnie się nie zmienił w stosunku do tego, co było w zeszłym sezonie. Więc na pewno tutaj będziemy raczej starali się wesprzeć ten zespół w pracy. Będziemy starali się wesprzeć ten zespół, żeby były jak najlepsze wybory i żeby ci zawodnicy zaczęli funkcjonować na miarę swoich możliwości i wykorzystywali swój potencjał. To tak wygląda. No też na pewno te zmiany spowodowane no, odejściem Patryka Czubaka to też no, dają takie nie dały komfortowi temu zespołowi też. Jednak tamten sezon, ja osobiście uważam, który był bardzo bliski awansu i ten zespół zrobił bardzo dużo, żeby ten awans uzyskać i porażka i brak tego awansu spowodowała duży taki dyskomfort wśród tych chłopaków. Na pewno gdzieś mentalnie strasznie to przeżyli i ten początek tej ligi, gdzie wydawało się, że zespół przy małych zmianach powinien spokojnie tę lidze brylować. Jak się okazało, to nie jest tak łatwe wcale nawet na poziomie czwartej ligi. Więc tutaj powiem, nie będzie nasz zmian jakichś personalnych. W tym momencie będziemy raczej ten zespół wspierać, wzmacniać go sportowo, mentalnie i merytorycznie po to, żeby osiągał lepsze wyniki. Co do U19, no tutaj też rzeczywiście no dzisiaj jesteśmy w strefie spadkowej. Trochę pechowy mecz z Wisłą Kraków, który spowodował to, że nie mogliśmy, go przegraliśmy i te punkty kolejne straciliśmy. Ale to jeszcze też nie jest jakaś straszna strata. I tutaj też musimy to poukładać. Ja dzisiaj miałem zresztą spotkanie z trenerami drugiego zespołu U19, U17
a propos właśnie budowania kadry, pewnych przesunięć, pewnych rzeczy, które chcemy uzyskać. I tutaj przede wszystkim musimy patrzeć wynikowo też, ale też na rozwój tych chłopaków, na potencjał, na rozwój chłopaków, którzy w przyszłości mają grać na poziomie centralnym, najlepiej, żeby w ekstraklasowym pierwszym widzewie, i to jest ta rola tych trenerów, a wynik ma być pokłosiem dobrej gry i rozwoju chłopaków, a nie samym celem dla siebie, aczkolwiek nie będę ukrywał, że ważne dla nas to, żebyśmy powalczyli o awans do trzeciej ligi i utrzymali U19 w celu. Okej, dziękuję bardzo, oddaję głos pozostałym słuchaczom. Do usłyszenia. Dziękujemy, Adam. No to ja mam pytanko, panie Tomaszu, czy widzę w tym okienku transferowym był chociaż blisko jakiegoś transferu gotówkowego out z drużyny, czy nie byliśmy, czy w ogóle nie było takiego tematu i musimy poczekać na jakieś poważne oferty transferowe dla naszych zawodników, no bo nie ukrywajmy, że na pewno gdzieś tam jest to no duży zastrzyk gotówki z reguły, jeżeli mówimy o transferach z zagranicy, i ciekaw jestem, czy bo gdzieś tam chyba obiło mi się uszu ostatnim razem, że był temat Terpiłowskiego, i no jestem ciekaw, czy w ogóle jest jakiś temat, czy nie ma w ogóle na razie na ten moment żadnej opcji wyjścia z drużyny za mówię o poważnych pieniądzach, a nie o jakichś tam powiedzmy 200 tysięcy złotych, tylko raczej mówimy tutaj o kwotach, za które z reguły zawodnicy zagranicy wychodzą z Polski. Czy powiem tak, były jakieś zapytania, ale to te kwoty, może nie 20 tysięcy złotych, ale powiedzmy euro były, więc nie zadowalały nas na tyle te kwoty, żebyśmy podjęli jakieś konkretne rozmowy. Nie było to takie propozycje ze strony innych klubów, które byłyby dla Widzewa wystarczająco dobre. A czy widzi pan zawodnika w Widzewie na ten moment, który, pewnie mówimy tutaj o Polakach, bo zakładam, że to w tych zawodników będziemy chcieli inwestować, żeby gdzieś w przyszłości ich wypuścić za granicę i ewentualnie na tym zarobić, ale czy widzi pan takiego zawodnika, który naprawdę ma potencjał na to, żeby Widzew na tym skorzystał w przyszłości finansowo bardzo dobrze? Znaczy przede wszystkim musimy patrzeć na młodych zawodników. No tutaj kwestia, że na przykład Ernest Terpiłowski czy Serafin Szota, to zawodnicy, którzy są już w takim wieku, że kluby zagraniczne aż takich pieniędzy, za które Widzew chciałby sprzedawać, na pewno będzie trudno za nich uzyskać, ale tutaj jest jakiś potencjał jeszcze i szansa. Z takich młodych zawodników, no do dzisiaj na pewno Tkacz jest takim zawodnikiem, który w przyszłości ma takie predyspozycje i ma takie możliwości. On jest 2005 rocznik, więc ma trochę jeszcze czasu, ale to na pewno jest taki największy potencjał dzisiaj, który kiedyś Widzew może spieniężyć. No zobaczymy, jak będą następni piłkarze. Nie jest też tak, że mam tutaj dzisiaj gotowych zawodników, którym bym powiedział, kurczę, okej, za chwilę będą za miliony, będziemy sprzedawać, bo na to musimy niestety poczekać. Słowek? No właśnie, panie dyrektorze, chciałem zapytać właśnie o konstrukcję naszej kadry, bo odnoszę takie wrażenie, że ostatnimi czasy ta fajcha trochę została delikatnie przesunięta w stronę obcokrajowców. Ja oczywiście rozumiem, że to nie są lata 90. i ten rynek wewnętrzny, że tak powiem, jest bardzo ubogi. Jeżeli w ogóle istnieje, to bardzo ubogo i ten rynek jest ciężki i skomplikowany. Natomiast jeżeli pan patrzy na następne dwa okienka, to ta sytuacja na tym rynku wewnętrznym zmusi nas do tego, żebyśmy niestety szli w tą stronę zagraniczną, czy jednak bardziej byśmy chcieli się skupić na krajowych zawodnikach. Bo tak jak pan sam wspomniał, no zarabiamy jako polskie kluby ewidentnie tylko na Polakach i to Polakach młodych, prawda? Oczywiście, że tak, ale to często są szczególnie Polacy wypromowani z tych akademii. Więc to jest jakby podstawowy dopływ tych młodych piłkarzy do klubów. Trudno pozyskuje się zawodników młodych z Polski i z innych klubów, ponieważ wymagania finansowe tych klubów też są już dość spore, ponieważ liczą na dopływ gotówki jedynie z Polski, to zagranicznych klubów. Dużo tych młodych Polaków bardzo szybko wyjeżdża za granicę dla klubów zagranicznych. 1 000 000 euro, czy 800 tysięcy, czy 2 miliony euro to nie są jakieś tam duże pieniądze dla klubów polskich. 2 miliony złotych, 3 miliony złotych jest dużymi pieniędzmi, więc tutaj jest pewien problem. My byśmy chcieli oczywiście, żeby ci zawodników było jak najwięcej Polaków i żeby ta kadra była zbalansowana z Polacy, konkretnie zawodnicy zagraniczni, ale tak jak na przykład w tym okienku, no to tutaj jeżeli czasami mamy do wyboru Alvareza i jakiegoś zawodnika albo Kerka, a zawodnika z Polski, który
który powiedzmy na podobnych umiejętnościach, no te pieniądze, jego pozyskanie, ale także jego wymagania finansowe są często większe, nawet nie mniejsze, tylko większe, albo nierówne, tylko większe, no to jest pewien dylemat. I tutaj też to za tą jakość stwierdzimy, że w tym momencie, no kurczę, trudno mi jest to zawodnik zagraniczny, ale ta jakość wydaje się warta tego, żeby jednak to był zawodnik zagraniczny, a nie polski. To jest bardzo trudne, bo my byśmy chcieli, żeby najwięcej Polaków było u nas, żeby jak najwięcej Polaków wychodziło w pierwszym składzie i do tego będziemy dążyć, będziemy też takich zawodników próbować zbierać, ale to też musimy od razu zaznaczyć, że może się odbyć pewnie chociaż w krótkim czasie, nie powiem, że zmniejszeniem jakości, ale potrzeba czasu, żeby ci chłopacy, szczególnie młodzi, weszli do zespołu i mogli dać taką samą jakość, jak ci zawodnicy doświadczeni. Bo jeżeli dzisiaj myślimy o zawodniku, który ma 20, nie wiem, 5, 6, 7 lat i porównujemy go z 19-18-latkiem, no to w 90% ten starszy zawodnik w danym momencie jeszcze będzie lepszy, choć potencjał rozwojowy na przyszłość ma gorszy, ale my kibice też oczekują zwycięstw, wszyscy też na to patrzymy też punktowo, więc musimy ten balans zachować, żeby tych młodych chłopaków wprowadzać i na to też przyjdzie oczywiście czas i żeby jak najwięcej ich wprowadzać albo wyprodukować, brzydko mówię, z naszej akademii, a też wesprzeć się z tymi zawodnikami wiodącymi, żeby te wprowadzenie tych chłopaków młodszych było łatwiejsze po prostu. Panie Tomaszu, mówi Pan, że podobny profil zawodnika, czy podobny zawodnik do Sebastiana Kerka czy Frana Alvareza, ma Pan taki profil bądź zawodnika w polskiej ekstraklasie właśnie odpowiadający tym naszym stranieri? Jest ktoś w Polsce? Znaczy ja nie mówię dokładnie taki profil. Znaczy, tak, ale czy ma Pan na myśli jakiegoś piłkarza, który było mógłby... Było kilku piłkarzy, na przykład Polaków, którzy na przykład, nie wiem, no moglibyśmy powiedzieć, że mogliby też ofensywnie dać temu zespołowi, czy też na pozycję ósemki. Nie mówię, że akurat byli lepsi. Nie. Właśnie dlatego, że ci obcokrajowcy wydali nam się w tym momencie jednak ta ich umiejętności na wyższym poziomie, dlatego poszliśmy w obcokrajowców, a jeszcze byli trochę tańsi nawet może w kwestii pozyskania, czy też w kwestii utrzymania tych zawodników. Więc ja tu nie będę podawał nazwisk, tego niestety ode mnie nie usłyszycie, ale porównywaliśmy zawodników. Zawsze chcieliśmy się na każdą pozycję mieć jednego, dwóch Polaków i do tego wziąć obcokrajowców i na tej podstawie podejmować decyzję na ile, bo my robiąc zestawienie zawodników rankingowych, to jednym z elementów to jest narodowość, jednym z elementów jest kwestie adaptacyjne i to jest dla nas bardzo ważny element i tutaj Polacy zdecydowanie dostają od razu po 10 punktów za te dwie cechy. No i później przeważają inne też rzeczy, jak pozyskanie, możliwość pozyskania, jeżeli chodzi o finanse, umiejętności na poszczególnych obszarach, jeżeli tego zawodnika oceniamy, bo każdy zawodnik, którego pozyskujemy na daną pozycję, ma swój profil i w tym profilu są pożądane cechy i tutaj i statystycznie, i ilościowo, i jakościowo je oceniamy i za każdy tam cechę dostaje punkty swoje. I między innymi też mówię, mamy te sprawy mentalne, adaptacyjne, narodowościowe i na każdej pozycji mieliśmy jedno czy dwóch Polaków, ale jednak decyzje były takie, że przed zawodnik zagraniczny. Właśnie wspomniał Pan o kwestiach adaptacyjnych, to pewnie jest też jedną z kluczowych rzeczy. I może wrócę jeszcze do tego Normana Hansena, który teraz pewno wśród kibiców Widzewa po ostatniej kolejce, gdzie zanotował dwie bramki, a to pewno jest gorącym tematem i znowu wrócił. Ja też sam przyznam osobiście, zastanawiałem się, czy nie było możliwości właśnie pokazać go jeszcze trenerowi Myśliwcowi, nawet Pan tutaj rozwiał wątpliwości. I jak Pan właśnie diagnozuje przykład Hansena? Co zadecydowało o tym, że on w tym naszym Widzewie się nie odnalazł? Bo ja osobiście przyznam, że to był piłkarz, na którego patrzyłem z przyjemnością i uważałem, że to jest jeden z niewielu piłkarzy w naszej kadrze, któremu, mówiąc tak kolokwialnie, brzydko, piłka nie przeszkadza w grze. Tak? Ten piłkarz był techniczny, ja takich piłkarzy zawsze lubiłem i lubię i cenię zawsze. I uważałem, że to jest bardzo dobry piłkarz. I zastanawiałem się, co było przyczyną, że ten Hansi się nie odnalazł tutaj w naszym Widzewie. Chodziły to rzeczywiście plotki, że jakieś tam problemy interpersonalne z trenerem Niedźwiedziem. Jak Pan to zdiagnozuje dzisiaj z perspektywy czasu? Tu przede wszystkim chodziło o to, że jakby trener Niedźwiedź albo znowu inaczej Norman nie dopasował się do modelu gry, który trener wymagał. Gdzieś na tej pozycji trener chciał innych zachowań, zawodnik nie wiem, czy nie rozumiał, czy nie potrafił tego zrealizować i to był jakby podstawowy powód do tego, że Norman grał tak mało tych meczów, mimo to, że też tutaj się zgodzę, że technicznie to chyba jeden z najlepszych wyszkolonych technicznie zawodników, do tego
statystycznie, jak spojrzymy na ilość minut, które on rozegrał, to był najbardziej efektywny zawodnik całej Ekstraklasy, w stosunku do bramki na minuty, których brał udział w meczach. Więc jakby, no to ja też w elementach się zgodzę, no ten Niedźwiedź jasno gdzieś tam nakreślił, co zawodnik, który nie jest, nie, w jego modelu nie funkcjonuje tak, jakbym tego oczekiwał i to spowodowało, że Norman niestety nie zaistniał w takim wymiarze, jakbyśmy z tego oczekiwali widzowie. A żałuje pan tego, że on mi zaistniał, bo przyznam, że ja patrzyłem na niego troszeczkę, co ja brałem za przykład Waldę na przykład w Lechu. Wydawało mi się, bo ten Waldę też przecież od razu w Poznaniu nie był wiodącym zawodnikiem. Tak sobie myślałem, że ci Skandynawowie to może troszeczkę specyficznym narodem i tak dalej, on potrzebuje może więcej czasu. Tak cały czas widziałem Hansen równa się Waldę i tak cały czas liczyłem, że on odpali, no i jednak nie doczekałem. Znaczy oczywiście żałuję, bo chciałbym, żeby to wszyscy odnicy się jak najbardziej widzę, sprawdzali i dawali temu klubowi wiele radości i szczęścia. No tu też nie będę ukrywał, że też ten problem, też nasz problem. Tutaj rywalizacja z Bartkiem Pawłowskim, który jest tutaj liderem tego zespołu i też fenomenalnie wyglądał, strzelał bramki, był, asystował, był wiodącą postacią, spowodowało to, że Norman też miał trudność wygrania rywalizacji, a z drugiej strony gdzieś no, grał młody Terpiłowski, który nieźle wyglądał pod szybą młodzieżowcem. To spowodowało, że Norman nie dostał tyle czasu gry, na ile oczekiwał, ile mógłby dostać, ale tutaj też nie będę ukrywał, że duże znaczenie miało to, że trener uważał, że w tym modelu gry, który on preferuje, to Norman nie spełnia tych założeń. A co do Bartka, nie ma pan wrażenia, że... Znaczy pierwsze pytanie może tak, czy uważa pan, że ta zmiana z lewej na prawą stronę, to czy była naprawdę konieczna, jeżeli chodzi o Bartka? I nawiązując do tego pytania, bo ja mam takie wrażenie, że czym więcej polegaliśmy na Bartku, bo nie było ogniw, które ten zespół ciągnęły, tak brzydko mówiąc, to w momencie, kiedy doszli zawodnicy, którzy mają też odpowiednią jakość bliższą Bartka, to jakby mam wrażenie, że Bartek już wtedy nie daje tyle, co jakby cała ofensywa była oparta na Bartku. Mam wrażenie, że Bartek w Widzewie dużo więcej daje wtedy, kiedy tak naprawdę cały zespół i wszyscy my polegamy na nim, bo wiemy, że ten Bartek coś na pewno ekstra da z siebie i praktycznie całą wiosnę tak było i naprawdę no, to był zawodnik, który chyba bez którego wiele tych wyników na Widzewie w ostatnim roku by nie było, a kiedy doszła jakość powiedzmy na papierze, to mam wrażenie, że już ta jakość się rozkłada na cały zespół i Bartek troszkę, może nie to, że obniżył loty, ale po prostu widocznie widać pewną różnicę, że to już nie jest, że to nie jest jeszcze, nie jest to, co było i pewnie wszyscy się przyzwyczaili, że Bartek zawsze jest jakby numer jeden, a teraz mam wrażenie, że już te wartości będą się rozkładać na po prostu więcej zawodników, chociażby właśnie na Sebastiana Kerka. Znaczy, cieszmy się, że mamy możliwość taką, że będzie więcej zawodników wiodących w zespole i tej jakości będzie coraz więcej. Myślę, że to jest tylko powód do radości, więc tutaj bym z tym nie widział problemu. Rzeczywiście trener przestawił Bartkowi pozycję, ale to są decyzje trenera. Zespół ostatni mecz dobrze zagrał, wygrał, więc tutaj też nie ma co z tym wielce polemizować. Też nie będę ukrywał, że trener w rozmowie zaznaczył, że też chce zobaczyć, jak młodzi zawodnicy będą grali na drugiej stronie, więc tutaj te wymiany mogą być po prostu, może będą stałe, może nie, no tutaj to już zależy od tenera, tutaj to są jego kompetencje. Czy Bartek może nie jest w tak wysokiej formie, bo to też nie jest tak, że cały czas są zawodnicy w idealnie wysokiej formie, jak był kilka tam meczów temu, czy w tej rundzie jeszcze wiosennej, ale tutaj jest kwestia czasu, to jest zawodnik, jak my zrobiliśmy statystyki, był w zeszłym sezonie, był zawodnikiem topowym w całej lidze, a w tym jest nadal wiodące, więc tutaj nie jest tak, że jakoś strasznie obniży swoje loty, tym bardziej, że nawet jeżeli mówimy, że trochę słabiej gdzieś wygląda, no to też pozwolił nam zdobyć bramkę czy z rzutu karnego w Kielcach, czy też rzutu wolnego w Gliwicach, więc tutaj doceńmy to, a to, że rozkładają się teraz ten ciężar też na innych zawodników, no to dobrze, no bo to raz jest dla zespołu, dobrze także dla Bartka, który nie musi brać wszystko na swoje barki, bo wie, że będzie miał wsparcie w innych zawodnikach, a to oczywiście Bartek jest takim zawodnikiem, który lubi mieć to poczucie, że jest, że od niego dużo, dużo zależy i to dobrze. I to no jest właśnie do tego panie Tomaszu nawiązuje, przepraszam, że przerywam. No tak, Bartek. Ale to lubi takim być zawodnikiem, który będzie miał poczucie, że od niego dużo zależy, ale też wie, że jak będzie miał coraz lepszych zawodników wokół siebie, to też będzie dla niego dobrze, więc tutaj nie ma z tym problemu. Będą takie mecze, kiedy on też przejmie na pewno tę inicjatywę i będzie
taką super wiodącą postacią, będą takie, że przejmą to inni zawodnicy i to normalne. Ale oczywiście jest to taki typ, który lubi mieć poczucie, że jest, że od niego dużo zależy i jako jeden z liderów zespołu i to jest właśnie dobre, bo taki zawodnik powinniśmy mieć. Właśnie takie wyobrażenie mam na temat Bartka właśnie, że czym więcej od niego zależy, tym on więcej od siebie daje. A jakim naturalnym zmiennikiem dla pana jest teraz jaki zawodnik jest naturalnym zmiennikiem dla Bartka? No bo wiadomo, że Bartek w formie to jest tak czy tak wiodąca postać tego zespołu bez względu na to, kto przyszedł. Ale kogo pan widzi jako takiego naturalnego zmiennika z podobnymi predyspozycjami, może z ciągiem na bramkę, kto dla pana jest takim numer dwa na tej pozycji Bartka? Jakbyśmy dzisiaj zrobili strukturę kadry, to na pewno Ernest Terpiłowski jest takim zawodnikiem, który gdzieś, czy zmiennikiem, czy też zawodnikiem, który na tej pozycji może zagrać. Zresztą pokazywał to już w tej rundzie nawet, że taką rolę też potrafi spełnić jako skrzydłowy i strzelał bramkę przed Jagiellonią. Więc myślę, że w strukturze kadry dzisiaj Ernest Terpiłowski, zawodnik, który na tej samej pozycji co Bartek, czyli na pozycji tego skrzydłowego, jest do rywalizacji z Bartkiem. Wspomniał pan, panie dyrektorze, o trenerze. Właśnie chciałem się zatrzymać chwilę przy trenerze Myśliwcu. Co zadecydowało, że trener Myśliwiec objął stery w Widzewie? Jaka według pana jest charakterystyka trenera Myśliwca? Wy chcieliście kontynuować oczywiście zapewne pracę trenera Niedźwiedzia i nie schodzić, tak jak pan wcześniej powiedział, z obranego kursu, czyli Widzew ma być ofensywny, Widzew ma być walczący, grać twardo do przodu. I właśnie chodzi mi o to, co przeważyło za tym, że trener Myśliwiec tutaj jest w tej chwili u nas. No dość długo i dość wynikliwie prowadziliśmy rozmowy z kilkoma trenerami w różnych obszarach i to, co przygotował ten Myśliwiec, to, co obserwowaliśmy, jak grają jego zespoły, jak się zachowują, jak rozwiązują trudne sytuacje, właśnie w jakim momencie odgrają piłkę, w którym miejscu na boisku, jak chce trener grać. Przekonało nas, że to jest dzisiaj najlepszy wybór dla Widzewa i też chcieliśmy trenera, który jest głodny sukcesu i będzie także starał się jak najbardziej uwypuklić te nasze cechy, które oczekujemy, że zawodnicy czy zespół Widzewa będzie miał. Czy Sebastian Kerk miał jakieś propozycje z Polski, czy Widzew był jedyną opcją? Podobno miał, ale ja nie widziałem takich propozycji. Słyszałem tylko, że takie propozycje miał z Polski. Wiem, że kiedyś, ale to chyba nie w tym sezonie, był zainteresowaniem chyba Lech Poznań. Słyszałem coś o Legii Warszawa. Takie też informacje dostawałem od jego agentów na przykład, ale nie, ja nie wiem tego na 100%, więc trudno powiedzieć. Biorąc pod uwagę, panie Tomaszu, naszą kadrę i możliwości finansowe i tak dalej, to nawiązując do tego transferu, który no niewątpliwie jest bombą w postaci Sonego Kittela z Hamburga do Rakowa, to czy Sebastianka, jak można mówić, jako transfer do Widzewa i do klubu w tym momencie, w którym jesteśmy, czyli dalej jesteśmy klubem, który powoli mozolnie idzie do przodu, nie jesteśmy na miejscu Rakowa, który niedawno zdobył Mistrzostwo Polski i walczy w pucharach i tak dalej, to czy można ten transfer rozpatrywać w podobnych kategoriach jako bomby transferowej, bez względu na to, że gdzieś no, i Kerki, i Sonny Kittel są w zupełnie innym etapie kariery, ale jednak mimo wszystko przechodzą również z drugiej Bundesligi. Czy tak zupełnie etapem kariery? No nie wiem, czy tak zupełnie w innym etapie kariery, ale no przede wszystkim jest to, no dzisiaj zobaczmy, ile zawodników z poziomu drugiej Bundesligi gra w Ekstraklasie Polskiej. No nie jest ich dużo, więc jakby sytuacja jest taka, że rzeczywiście to jest podobne dzisiaj w naszym Widzewie, jeżeli porównamy Widzew a Raków, to rzeczywiście jest to chyba podobny rozmiar gdzieś tam transferu, nie wiem czy bomby, no bo to czy to będzie bomba, czy nie, to się okaże, jak ten zawodnik zaistnieje w większym wymiarze na boisku i będzie jeszcze lepiej pokazywał się, dawał na boisku, będzie podawał statystyki i będzie dawał bramki i asysty, no bo to jest jakby, to będziemy dyskutować, czy to jest bomba, czy nie, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o sam transfer, o to, z jakiej ligi, jaki zawodnik, no gdzieś z przyszłością nawet z Bundesligi, no to trzeba przyznać, że to był naprawdę, wygląda to na bardzo przyzwoity, bardzo porządny i bardzo mocny transfer. A myśli pan, że te transfery Kerka do nas i Kittela do Częstochowy to otworzą trochę ten rynek niemiecki tutaj dla Polaków? Myślę, że tak. Myślę, że tutaj jest trochę też taki problem mentalny Niemców, jako Niemców, którzy mieli przyjść do Polski i to też przełamaliśmy to, że ci zawodnicy do nas przyszli i to zawodnicy, którzy
no, jakąś tam karierę na poziomie, mówię, nawet Bundesligi mieli, no to tutaj tak, to jest jakiś tam następny krok, gdzie polska ekstraklasa pokazuje, że zawodnicy z takich klubów, z takich lig będą do nas przychodzić. My jesteśmy coraz bardziej atrakcyjni, mimo wszystko te finanse też są coraz mocniejsze, więc no tutaj mamy wiele argumentów, żeby takich zawodników też sprowadzać. A to do samego Sebastiana, to pan jako dyrektor sportowy, gdzie pan widzi tak naprawdę jego rolę na boisku, jego tak prawdziwą pozycję w naszym klubie, bo ja się na przykład zastanawiam, bo on tak jakby oglądam go, na razie wiadomo, że nie gra jeszcze w pełnym wymiarze czasowym. I to jest drugie pytanie. Według pana, ile on jeszcze potrzebuje, żeby dojść do takiej pełnej formy? Bo jak go oglądam, to on troszeczkę tak jakby był z lewej strony, ja go bardziej widziałem tak centralnie. Przyznam się szczerze, że patrząc na jego umiejętności techniczne, na tą ułożoną lewą nogę, no to nie wiadomo, że to nie będzie jakiś piłkarz wybitnie dynamiczny, raczej w żargonie piłkarskim, jak to mówią, Stojanow, natomiast z dobrym przeglądem pola, z dobrym stałym fragmentem gry, szybko myślący piłkarz, na pewno widać, że grał zupełnie troszeczkę w inną piłkę. Szczerze, przypomina mi trochę Stilicza. Zgodzi się pan z tym? Znaczy możliwe. Jest, nie wiem, w sumie nie pamiętam, jaki Stilicz miał parametry szybkościowe. Myślę, że może być trochę szybszy od Stilicza. Ale rzeczywiście jest to bardzo dobra ułożona lewa noga i tutaj duże umiejętności. No w naszym układzie on jest przy ustawieniu 4-3-3, które graliśmy, no to jest jeden z tych trzech środkowych pomocników, tak bardziej ustawiony po lewej stronie. No bo typowo na środku tutaj gra Marek, po prawej grał czy Kun, czy później wszedł Szechu, więc Kerk w tym momencie gra w tej trójce pomocników po tej lewej stronie i to jest chyba jego optymalna w tym ustawieniu pozycja, no bo na miejscu skrzydłowego te parametry rzeczywiście motoryczne mogłyby go trochę powstrzymywać, a typowo środkowy u nas w trójce, no to musi być bardziej też z większymi klęcymi defensywnymi, no bo to jest zawodnik też taki, który do zabezpieczenia i tutaj tą rolę spełnia Marek i myślę, że tutaj tak jak zagrał w tym meczu, czyli lekko po lewej, na środku, lekko po lewej stronie. Panie Tomaszu, o co chodzi z tymi kontuzjami? Widzę, wie, te diagnozy nie do końca trafne, czy coś się dzieje, mamy takiego pecha, że kolejny raz gdzieś tam zawodnik niestety pechowo przytrafia mu się kontuzja. Wszyscy myślą, że za jakiś czas ten zawodnik wróci, za ich czasu i znowu pojawia się jakiś tam problem. Z czego to wynika? Czy diagnoza nie za bardzo u nas funkcjonuje? Mówimy teraz o jakimś konkretnym zawodniku? No, chociażby Szota teraz, no tak? Do końca rundy nam wypada. I jak to wygląda? Czym to jest spowodowane, że ta sytuacja jest taka, a nie inna? Gdzie leży problem? Znaczy, no to jakbyśmy przytoczyli ilość kontuzji, które gdzieś tam były w dłuższym lub w krótszym okresie czasu, no to niestety co pewien czas takie rzeczy się zdarzają, nie tylko w Widzewie. To nie jest tak, że tutaj Widzewie są jakieś diagnozy albo zła opieka medyczna w żadnym wypadku. Szota to taka trochę specyficzna sytuacja, ponieważ rzeczywiście on to miał naruszenie zwiezo wzrostu i wydawało się, że jesteśmy w stanie go zachowawczo wyleczyć tak, żeby ta kontuzja nie trwała tak długo. Niestety on miał wcześniej już ten staw skokowy dość mocno. No miał tam gdzieś kontuzjowany jeszcze z wcześniejszego klubu. No i tutaj nawarstwiła się ta sytuacja ze wzrostem, więc nie udało się go wyleczyć, jak prognozowaliśmy, mieliśmy nadzieję, zachowawczo i niestety ten zabieg był niezbędny i ten zabieg musi nastąpić, co powoduje, że będzie wyłączony troszeczkę na dłużej. Ale mówię, ja nie jestem lekarzem, więc też nie będę się tutaj gdzieś jakoś mądrzył, czy strasznie ten temat wypowiadał, ale myślę, że w medycynie, tak jak w wielu innych aspektach życia, czasami nie zawsze jest tak idealnie, jakby nam się zdawało, jakbyśmy chcieli. No i tak tutaj nastąpiło, że chodzi o Serafina. Jeżeli chodzi o Da Silva, to Da Silva przychodził jako zastępstwo dla Martina, zgadza się? Da Silva przychodzi, tak, tutaj przychodził jako czyli, zawodnik za Martina. Tak. Czyli można powiedzieć, że po tych kolejkach, które nam się przydarzyły i potwierdził pan, że powinniśmy mieć ciut więcej punktów, to rozumiem, że Ibiza tutaj przychodzi jako ta jedynka na tą lewą nogę i to teraz Da Silva staje się zastępstwem dla Ibizy, tak? Ja bym tylko zauważyć, że odszedł do nas i Martin Kreuziger i odszedł do nas Szorbodziński, więc jakby mieliśmy tutaj przestrzeń na dwóch stoperów. No zgadza się, ale Szorbodziński to był raczej, można powiedzieć, etatowy ławkowicz niż wsparcie. No tak, no, ale to nie znaczy, że go nie było. No.
to, że grali inni zawodnicy, była decyzja trenera, więc jakby odchodząc na dwóch stoperów stwierdziliśmy, że chcemy także najpierw dwóch. No to dlatego, no ale to, dlatego nawiązuje, nawiązuje do tego, że Ibiza teraz jakby jest z Szotą chyba był planowany jako etatowi stoperzy, zgadza się? Znaczy, no jak przyszedł Ibiza, no to zakładaliśmy, że to będzie zawodnik, który ma szansę wywalczyć pierwszy plac, aczkolwiek no zawsze to zależy od tego, czy to wywalczy, go wywalczy, czy go nie wywalczy. No, to nie jest tak, że mieliśmy typową jedynkę i typową dwójkę. Rozumiem. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o to okienko zimowe, to tak naprawdę no, być może będziemy grali 4-3-3, być może będziemy grali 4-4-2, czy chociażby trójką, bo to miało być płynne. Czy widzi Pan takie pozycje i mógłby Pan zdradzić pozycje, na których, które już Pan widzi, że wymagają wzmocnienia, bądź w tym kierunku będziemy patrzeć, bo pewnie gdzieś tam Panu się na pewno przewinęło na Twitterze różne komentarze, że teraz na pewno widzę wymaga wzmocnienia na wahadłach. Czy Pan się w tym zgadza? Oczywiście może Pan powiedzieć, że wzmocnić możemy każdą pozycję, ale chciałbym usłyszeć, czy ma Pan konkretne miejsca, które chcielibyśmy wzmocnić, czy ma Pan już jakiś pomysł na to? Znaczy na mnie wszystkim grając 4-3-3 to nie mamy za bardzo wahadeł, bo mamy bocznych obrońców. I tu dyskutujemy na kwestii tego, czy ci boczni obrońcy... Źle się wyraziłem, przepraszam. Chodzi mi o boki stricte. No właśnie, czy ci boczni obrońcy, czyli tutaj w tym wypadku Milosz i Stępiński z prawej strony, a z drugiej strony Nunesz i Cyganic są zawodnikami, którzy są wystarczająco defensywni, w warunkach defensywnych wystarczająco dobrze, powiedzmy, zabezpieczają ten zespół. No i trenerzy, jak rozmawialiśmy, i trener Niedźwiedź, i później trener teraz Myśliwiec grając nad czwórką, twierdzą, że są zawodnicy, którzy są w stanie podołać w tej grze. Ale my to jeszcze gdzieś chcemy zobaczyć, bo wiadomo, że to byli zawodnicy, którzy przyszli jako właśnie wahadłowi, czyli bardziej ofensywni zawodnicy, bo taka była ich rola. Mieliśmy grać trójką środkowych obrońców, więc tutaj ta kwestia jest do obgadania. Nie będę ukrywał, że to jest jedna z pozycji, które gdzieś tam analizujemy i scouci dostali informacje, że to jest, mają być przygotowani na tą pozycję. To jest rzeczywiście prawda. Na pozostałe pozycje, no to tak właściwie mocno jesteśmy zabezpieczeni. Teraz będziemy też chcieli zobaczyć, ale tu też trochę potrzebujemy czasu, bo chcemy tutaj, żeby ten myśliwiec miał więcej czasu na to, żeby też określić potencjał poszczególnych zawodników i jego sugestie co do pozycji. Czy będziemy też wzmacniać ten zespół po prostu na zasadzie takiej, że stwierdzimy, że na jakiejś pozycji, mimo że mamy dobrych zawodników, czy mamy zawodnika, to chcielibyśmy jeszcze lepszego, a mamy na to możliwości. To jeszcze ostatnia rzecz, Zizu, już się wpuszczam. Z racji tego, że tutaj no, Ibiza przyszedł na sam koniec, zakładam, że gdzieś tam kontakt z trenerem Myśliwcem był już wcześniej, aczkolwiek mogę się mylić, to czy te transfery końcowe do Widzewa, czy one były w jakiś sposób monitorowane przez trenera Myśliwca? Była jakaś konsultacja, czy raczej było to wewnątrz klubu i nie było tutaj konsultacji, czy trenerowi pasuje ewentualnie, czy nie? Nie było żadnej konsultacji z trenerem Myśliwcem. Super, dziękuję. No właśnie, panie dyrektorze, bo jak sobie tak patrzę na te nasze boki obrony i to, że gramy teraz czwórką, to też jakbym mógł wejść w pana buty, oczywiście, to też pewnie bym się zastanawiał nad tym i obserwował. I mam takie spostrzeżenie, że po tej prawej stronie to idealnym był dla nas hybryda, taka Mato Milosza z Patrykiem Stępińskim, bo uważam, że Patryk lepiej broni niż Mato, a Mato lepiej gra ofensywnie niż Patryk, zdecydowanie. Natomiast jak patrzę na lewą stronę, teraz ostatnimi czasy fajnie Andres wygląda na tej lewej stronie, strzelił przepiękną bramkę. Natomiast jeżeli chodzi o Fabio, to ja mam takie odczucie, że czym dalej Fabio jest od naszej bramki, tym lepiej dla Widzewa i lepiej dla Fabio. Jak pan na to patrzy? No nie do końca się zgodzę, bo na przykład jeżeli chodzi o Mato Milosza, to on ma bardzo duży procent wydanych pojedynków 1-1 w defensywie. On dość dobrze broni, wbrew pozorom. Oczywiście te sytuacje, które dzisiaj widzieliśmy, tam czy widzieliśmy nie dzisiaj, na ostatnim meczu, kiedy po tej prawej stronie 2-3 razy weszli zawodnicy przeciwnika, ale to nie wynikało z błędu Mato Milosza, tylko ustawienie całego zespołu, który bardzo mocno przesunął na lewą stronę i on został z dwoma zawodnikami. A w tym momencie zasada jest prosta. Jeżeli zostajesz z dwoma zawodnikami, to kryjesz tego, który może jest najbardziej niebezpieczny, czyli tego, który jest najbardziej w centrum bramki. I tak samo jak straciliśmy bramkę z Koroną Kielce, bardzo podobna sytuacja, kiedy on miał między dwoma zawodnikami i nie był w stanie pokryć ich dwóch i podjął decyzję, że poszedł bliżej bramki, co spowodowało, że zawodnik za plecy dostał piłkę i tą bramkę straciliśmy. Bardzo podobna sytuacja, jak dwie sytuacje teraz ze Stalą
Mielec. Więc tak nie do końca się zgodzę, że on tak, że gdzieś tam bardzo słabo, że słabiej broni, a też lepiej atakuje. On rzeczywiście atakuje nieźle pod względem takim, że jest bardzo dynamiczny w tych atakach i bardzo dobre ma dośrodkowanie. Więc tutaj zastanawiamy się nad tym, czy oczywiście, no bo w każdej pozycji zastanawiamy się, czy możemy mieć lepszego zawodnika i czy ten zawodnik dzisiaj by nam coś więcej dał, ale tutaj nie ma jakichś dużych pretensji trener też do bronienia. Co do Fabio, no na pewno Fabio przede wszystkim jest zawodnikiem, który znakomicie drybluje. To chyba był drugi czy trzeci zawodnik w zeszłym sezonie w ogóle pod względem wygranych driblingów w lidze, więc to też świadczy o tym, jak dobrym zawodnikiem z piłką jest Fabio. Nieco gorzej gdzieś tam broni, ale to też mówię, no tutaj ja wiem, że wszystko przez pryzmat ostatniego czasu, no to sytuacja bramka z Piastem Gliwice na pewno powoduje to, że ktoś mówi, ok, Fabio popełnił błąd i to się gdzieś tam będzie zdarzać, ale też myślę, że z kilka meczów to byśmy pokazali, gdzie Fabio znakomicie, szczególnie w fazie 1 na 1 defensywie jest bardzo zadziorny i agresywny. Nie jest to też zawodnik, który też nie koloryzować rzeczywistości, który znakomicie gdzieś tam broni, czy fenomenalnie, ale to też nie jest jakiś zawodnik, który jakoś beznadziejnie, słabo, bardzo słabo broni, ale też podkreślę, że to byli zawodnicy, którzy w danym momencie byli bardziej brani pod uwagę jako wahadłowi, czyli z tymi inklinacjami większymi ofensywnymi niż defensywnymi i to jest kwestia teraz, na ile oni będą potrafili w tym modelu grać i się sprawdzać, bo tutaj co do Andreasa, oczywiście strzelił prześliczną bramkę, przepiękną bramkę, myślę, że jedną z ładniejszych w ogóle w tej rundzie, jak nie wiem, czy w sezonie, ale tu też trzeba przede wszystkim zobaczyć, jak on funkcjonował w defensywie w tym meczu, jaki był zaangażowany, jaki był skoncentrowany, bo zdarzało mu się wcześniej takie momenty, kiedy źle oceniał, w złym momencie atakował gdzieś za późno czy za wcześnie, co spowodowało, że przeciwnik go gdzieś mijał, a w tym meczu tutaj miał bardzo dużo takich przejść, odbić odbiorów piłki bezpańskiej, co zdecydowanie powodowało to, że się napędzaliśmy się w ataku, więc ja jestem zadowolony przede wszystkim z postawy też Andriesa w defensywie, no bramka, tak, przepiękna bramka, jeszcze tylko wcześniej niezłe dośrodkowanie, które też mogło skończyć się bramką wcześniej w meczu pucharowym bramka, więc tutaj też jako zawodnik spełnia się też, daje też zespołowi statystyki i daje zwycięstwa, tak bym znaczy tak samo bramka w pierwszym meczu. Widać, że on zaczyna rosnąć w naszej drużynie, mam takie wrażenie, że po tym okresie adaptacyjnym zaczyna pokazywać, że tak powiem, swoje prawdziwe oblicze. Mhm. Andrzej. Bo to tak trochę jest, że na Widzewie, że ci zawodnicy właśnie z trenieri albo się połączą pewną taką czymś, czego nie widać z nami, z fanami, z klubem i wtedy to zaczyna hulać, albo jest właśnie tak jak w przypadku Hansena, że gdzieś coś nie łączy i finalnie jest taki jej efekt, jaki jest właśnie w przypadku Norwega. No, czasami tak bywa, że no, taki zawodnik, tak dobry zawodnik, który jest szkolony i taki fajny, który chce, by chciał, żeby u nas jeszcze był i dawał no, liczby, tak jak Hans i no, nie sprawdzi się, czy no, nie zrealizuje tego, a czasami zawodnik gdzie nie do końca. Ktoś tam mówi, że okej, gdzieś tutaj umiejętności, ale zaangażowaniem, wolą walki i właśnie tą przynależnością, tą umiejętnością się wpasowaniu w grupy powoduje to, że daje temu zespołowi bardzo dużą wartość dodaną. Zanim wpuścimy, bo widzę tutaj, że Adam poprosił o głos kolejny raz, coś pewnie przyszło mu do głowy, to ja zapytam wedle Pana opinii, najlepsze spotkanie w tym sezonie Widzewa, no i oczywiście kontra najgorsze, które Pan widział i dlaczego tak, a nie inaczej? Ciekawe. Oczywiście bez względu na wynik, bo mogliśmy zagrać bardzo dobrze, a mimo wszystko przegrać. Tak, myślę, że dobrym spotkaniem było mecz z Legią Warszawa. Mimo to, że przegraliśmy, to było takie bardzo emocjonujące spotkanie. Myślę, że ta otoczka to wszystko powoduje, że w tym meczu pechowo, bo potem... Śni się panu ta sytuacja Jordiego? No, na pewno też. No, tutaj przy pierwszej bramce zachował się fenomenalnie sobie po prostu, tak jak to Jordi co pewien czas, takie bramki jak z Jagiellonią, jak Zagłębie Lumina, czy teraz z Legią. Strzelił trudniejszą, można powiedzieć, panie dyrektorze, prawda? No, strzelił taką z przytupem naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a niestety no, nie strzelił takiej sytuacji, którą no, byśmy uważali, że powinien strzelić, więc na pewno to z Legią, mimo to, że oczywiście tam Legia trochę miała tej przewagi, to był taki emocjonujący. Jak staliśmy na sektorze z Izu i widzieliśmy tą sytuację, jak wychodził Jordi, to ja już mówię, mamy ich, nie? I... No tak. I niestety ta sytuacja, no naprawdę, no bardzo łatwa, no ale niestety. A najgorsze spotkanie, takie, które panu
kompletnie nie siadło, które pan uważa, że zagraliśmy dużo poniżej możliwości? No ze Śląskiem Wrocław był taki mecz, gdzie właściwie trochę niby staliśmy się grać piłkę, nie mieliśmy przewagę, ale z tego niewiele wynikało i nas bardzo łatwo i szybko wypunktowali. Ale to ma pan wrażenie, że Widzew zagrał tak słabo, czy po prostu trafiliśmy na Śląsk, który miał genialny moment i golił wszystkich jak leci? Znaczy Śląsk oczywiście miał genialny moment i golił też wszystkich, można powiedzieć, jak leci, tylko tutaj też chodzi mi bardziej o taką kwestię, że no bardzo łatwo te bramki straciliśmy. To nie było aż takie fenomenalne zagranie Śląska-Wrocław, tylko też... Tam chyba było takie prostopadłe podanie, jeżeli się nie mylę. Tak, to pierwsze prostopadłe podanie. My właśnie też analizowaliśmy jeszcze z trenerem Niedźwiedziem, gdzie trzech zawodników sobie przekazało tego zawodnika i właśnie to nikt go nie krył, a właściwie prosta była sytuacja do obrony tego i nie stracenia tej pierwszej bramki, która spowodowała później następne rzeczy, więc no nie wiem, czy ten ze Śląskiem, druga połowa z Jagiellonią, na pewno druga połowa, bo pierwsza była całkiem niezła, druga połowa z Jagiellonią, gdzie też słabo wyglądaliśmy. Więc tak nie wiem, no myślę, że może ten Śląsk zostawmy. A jakby panie Tomaszu, pan porównał inaugurację ze Szczecina z tych dwóch sezonów, to w której wypadliśmy lepiej? Ze Szczecina, a meczem z Pogonią Szczecin, ten drugi nasz mecz? Tak, tak. No mówię o tych dwóch meczach, bo to tak naprawdę... Powiem szczerze, że moim zdaniem bliżsi lepszego wyniku byliśmy w pierwszym meczu. Też tak uważam. No w tym drugim za bardzo oddaliśmy chyba pole, a w pierwszym walczyliśmy. No, znaczy w pierwszym, no też Pogoń, myślę, że akurat w tym pierwszym meczu Pogoni, jak teraz w tym sezonie, no też natrafiliśmy, że na Pogoń, która zagrała też chyba jest swój najlepszy, jeden z najlepszych swoich meczów, bo później tak dobrze też ta Pogoń nie wyglądała. Więc to nie tylko my jakby byliśmy słabi i się mocno cofnęliśmy, ale to też Pogoń naprawdę w tym meczu grała bardzo, bardzo dobrze spotkanie. No dobrze, to co? Dziękuję za te odpowiedzi. Wpuszczam Adama i po Adamie Kuba, tylko Adam, jedna rzecz, nie 20 pytań tak jak wcześniej, tylko parę. Okay. Nie, pytanie już we większości wyczerpałem, ale mam jeden taki duży wątek, na który się składa kilka tak jakby elementów pobocznych. Powiem, o co chodzi. Rzecz, z którą borykamy się jako klub i boryka się wiele klubów w polskiej ekstraklasie, jest taki, że jeśli chodzi o dobrego piłkarza narodowości polskiej, no to jednak często ci piłkarze są w ogóle poza możliwościami budżetowymi, jeśli chodzi o zakontraktowanie takiego piłkarza. To okno też pokazało, że no więcej piłkarzy sprowadziliśmy jednak z zagranicy niż z Polski. Z Polski sprowadzaliśmy tylko młodzieżowców, więc w domyśle no ci piłkarze z zagranicy byli tańsi, byli lepsi, byli bardziej dostępni niż piłkarze z naszej ekstraklasy. I to do czego zmierzam. Jeśli chodzi o naszą akademię, no to też widzimy, że no chociażby po wynikach czy to U19, czy to rezerw, no jednak nie widać tam piłkarzy, którzy gdzieś tam systemowo są w stanie gdzieś tam w dość bliskim czasie osiągnąć poziom, w którym będą mogli grać w podstawowym składzie w pierwszym zespole, a też widzimy, że no niestety no też to podejście u nas do młodzieżowców, do chęci, odwagi wystawiania tych młodzieżowców do zespołu, no nie jest aż tak duża, co widać chociażby po braku minut z młodzieżowcami. Już mówię, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że czy jest jakiś taki pomysł systemowego podejścia wsparcia akademii młodymi zawodnikami, korzystając z rozwiązania, które... Znaczy powiem inaczej. Widzimy na przykład pierwszą, drugą ligę. Są tam kluby, które dość odważnie inwestują w młodzieżowców i często osiągają dobre wyniki. Na przykład KKS Kalisz, który nas pokonał w zeszłym roku w Pucharze Polski. No, w ostatnim meczu chyba tam trzech graczy do 20 roku życia grało. Czy jest jakiś taki pomysł, albo nie wiem, czy rozważaliście taką koncepcję, gdzie ściągalibyśmy młodych graczy, może nie na potęgę, ale gdzieś kilku młodych graczy, co do których wiedzielibyśmy, że od razu nie trafią do pierwszego zespołu, ale którzy na przyszłość mogliby tworzyć takie zaplecze, czyli stworzylibyśmy system na przykład wypożyczeń, na przykład, nie wiem, większego wsparcia zespołu rezerw, ale ściągając graczy, którzy jeszcze są tani, już się ogrywają na szczeblu centralnym w niższych ligach, w pierwszej, w drugiej lidze są na tyle dostępni, że możemy ich ściągnąć, nie pod kątem tego, żeby od razu trafiali do pierwszego zespołu jako młodzieżowcy, ale gracze, których na przykład na rok, na dwa byśmy wypożyczyli, albo na przykład, nie wiem, pozyskali z takiego Kalisza z drugiej ligi, wypożyczyli go do pierwszej, żeby tam się ogrywał, podjąć pewne ryzyko,
ale licząc na to, że w przyszłości możemy osiągnąć efekty. Podam też taki przykład, no nasza akademia super fajnie, cieszymy się, że znowu mamy drużynę w CJC, ale na przykład jak spojrzymy na klub po drugiej stronie miasta, no to tak, drugi zespół gra w drugiej lidze i tak naprawdę tam ten ich drugi zespół przez jakiś czas we większości składał się z graczy, którzy grali w pierwszej lidze, a teraz się nie łapali do pierwszego zespołu, a stworzyli sobie trzeci zespół, w którym grają zawodnicy 19-17, no jak pokonali nas w Pucharze Polski, tam średnia wieku była 17,5, tak? Więc w domyśle no, nie kładą nacisku na to, żeby grać w CLJ, tylko kładą nacisk na to, żeby jednak ci gracze grali na tym najwyższym szczeblu. I pytanie polega na tym, czy myślimy o jakimś dodatkowym systemowym wsparciu albo jakimś takim programie ściągania młodych graczy z niższych lig, ale też z takim podejściem, że wiemy, że teraz nie będą grali w pierwszym składzie, będziemy chcieli ich od razu po pozyskaniu wypożyczać, żeby zapewnić sobie to, że będą naszymi graczami, a w międzyczasie będą się rozwijać gdzieś indziej. Bardzo długa teoria, teza, ja powiem tak. Odpowiedziałem na pytanie, tak. Planujemy takie działania. Okay, czyli rozumiem, że jest to jakaś ścieżka, którą będziemy chcieli podjąć. Znaczy ja powiem dobrze, żeby tutaj też troszeczkę to rozwinąć. No to ja osobiście uważam, że oczywiście to jest jeden z elementów takich, że współpraca z klubami na zasadzie promowania młodych chłopaków, ściągania, promowania młodych chłopaków. Tutaj tylko to też nie jest taka łatwa sprawa, bo kluby jednak mają też swoje ambicje, swoje cele, ale z moim pomysłem, który też gdzieś tam już przedstawiałem wcześniej, jest taki, żeby stworzyć zespół z Akademii i tam młodzi chłopacy z Akademii na poziomie najlepiej dzisiaj trzeciej ligi, żeby już zaistnieli i tam po prostu się dalej rozwijali poprzez piłkę seniorską, bo ja uważam, że czym szybciej trafią do piłki seniorskiej na poziomie trzeciej ligi, ale pod egidą Akademii, czyli z całym szkoleniem, całą metodologią, całym pomysłem, będzie dla nich lepsze niż zostawanie w jakichś tam zespołach juniorskich, co nie oznacza, że nie chcę mieć celiotek, bo to też jest dobry argument przede wszystkim przy sprowadzaniu młodych chłopaków, przy rozwoju CLJ-ki, szczególnie U19, gdzie gra się z najlepszymi zespołami w Polsce, powodują, że ten poziom tych piłkarzy też się rozwija i do tego też będziemy dążyć. A drugim pomysłem jest takim, żeby właśnie zawodników z Polski, z tych klubów mniejszych wyszukiwać i wtedy poprzez klub partnerski z poziomu drugiej, czy może nawet pierwszej ligi, jeżeli byłaby taka możliwość, tam ich lokować, tam ich ogrywać i zobaczyć, którzy z tych chłopców będą w stanie później przyjść do Widzewa i być zawodnikami ekstraklasowego Widzewa Łódź. I taki pomysł rzeczywiście jest, ale taki pomysł też niestety nie zrealizuje się w ciągu czasami roku czy nawet dwóch. To też nie będę ukrywać, że to jest trochę też powiązane z naszymi możliwościami infrastrukturalnymi na przyszłość, które się, jak wiemy, coś ruszyło i za chwilę zaczniemy ten ośrodek budować, bo to też wszystko musi być powiązane. To nie żyjemy w próżni i też musimy dać jakieś możliwości i narzędzia pracy ludziom, którzy mają tych młodych piłkarzy kształtować. Okej, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dzięki, Adam. Niestety Kuba chyba rozłączył się tutaj albo coś się wydarzyło i go nie ma na ten moment, ale jak wróci, to zapraszam ponownie. Oczywiście też zapraszam innych kibiców, którzy chcieliby zabrać głos, bo od jakiegoś dłuższego czasu widzę, że coraz mniej jest udzielających i z reguły to my rozmawiamy, ale no nic nie szkodzi. Ja mam takie pytanie co do tabeli, bo patrzę sobie na tę tabelę, jesteśmy na dzień dzisiejszy na miejscu 9 i tak chciałem zapytać, czy zgodzi się pan z tym, że to miejsce w tabeli na dzień dzisiejszy tak jakby odpowiadało temu naszemu potencjałowi piłkarskiemu. Czy ma pan wrażenie, czy zgodzi się pan ze mną, czy jednak uważa pan, że jednak ten zespół stać na finalną pozycję ciut wyżej niż to dziewiąte miejsce, bo ja tak sobie patrzę i przeglądam te zespoły, mam wrażenie, że to 9-8 to jest taki nasz poziom, aczkolwiek oczywiście chciałbym, żeby był wyżej jak najbardziej. Znaczy ja powiem szczerze, mam nadzieję, że ten nasz poziom piłkarski jest większy. Myślę, że jesteśmy w stanie gdzieś tam powalczyć wyżej, aczkolwiek patrząc oczywiście na zespoły, które gdzieś tam są w pobliżu nas, każdy z tych zespołów może tak samo myśleć i może uważać, że ten miejsce powinien mieć trochę wyższe. No ja bym chciał się zastanowić w pierwszej ósemce, to jest takie dzisiaj miejsce, które by mnie zadowalało, aczkolwiek też jakby powtórzę to, co było wcześniej mówione przez zarząd na różnych konferencjach, my chcemy się rozwijać, chcemy zdobyć 5-6 punktów więcej, które da nam to miejsce, to zobaczymy, bo to może być bardzo, bardzo różnie, więc my bardziej operujemy punktami na koniec sezonu niż konkretnym miejscem. Więc uważamy, że ten zespół wzmocniliśmy na tyle, żeby stać nas na to, żeby znowu zrobić krok do przodu i wejść do tej pierwszej
pierwszej ósemki, ale też może być tak, że będziemy skończymy na miejscu dziewiątym, czy nawet tam dziesiątym, ale jeżeli zdobędziemy tych punktów więcej, to też będziemy uważać, że zrealizowaliśmy cel. To od razu wpuszczamy na linię Łukasza, bo Janka tutaj, proszę, widzowski charakter się zgłosił, także widzi pan, czym później, tym jest więcej chętnych. Nie wiem, czy to jest, czym to jest spowodowane, ale taka przypadłość Red Roomu. Łukasz, dobry wieczór, widzowski charakter, zaraz się dopuszczę. Wpuszczam chłopaków na linię. Dobry wieczór panu, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Tutaj już tak dużo mówiono o tych wzmocnieniach, a ja się zapytam od strony scoutingu, jak to wygląda? Bo swego, oczywiście pan już wiele razy o to opowiadał, ale chyba jakiś, nie wiem, z pół roku temu, że z 9 miesięcy temu był drugi jakby konkurs, czy ten jakby epizod, kurs, o, to był kurs, drugi etap do scoutingu. Jak to teraz wygląda właśnie w naszym klubie? Bo żeby ściągać zawodników, no to musimy mieć ten jednak scouting. Mamy chyba tam, pan wspominał, 3 albo 4 scoutów, którzy są jakby na kontrakcie, tak? Jak to teraz, jak w tym momencie wygląda nasz scouting? Bo coś się powiększyło, coś się poszerza, są jakieś ludzie, którzy są, nie wiem, na stażach, na tych kursach, na tym wszystkim? Tak, już odpowiadam. Rzeczywiście ta druga edycja tego projektu scoutingowego w zeszłym roku się odbyła i postanowiliśmy troszeczkę zmienić formułę, to znaczy tak, żebyśmy też jednak to, że ci ludzie do nas przychodzą przez rok, gdzieś tam z nami współpracują, rozwijają się, też żeby później ta wartość dodana była przez klub wykorzystana, więc sześć tych osób została przez klub na jakimś tam, powiedzmy, 1/4 etatu, czy tam 1/3 etatu zatrudniona i ci ludzie po prostu dzisiaj dla nas też świadczą usługę na zasadzie scoutingu, takiego obserwacji tych lig poprzez materiały, poprzez Y-Scout, poprzez materiały wideo i robienie analiz. Więc na pewno tutaj ta szóstka dodatkowo poza tymi scoutami, którzy są etatowymi scoutami, została dotrudniona. Do tego jeszcze dość mocno poszliśmy tutaj w ten dział analiz, to znaczy analizy scoutingowe między innymi, gdzie bardzo mocno staramy się ten pierwszy etap scoutingu oprzeć na informacjach dostępnych na różnych platformach, żebyśmy jak największą liczbę zawodników mogli przewertować i pod względem statystycznym ocenić, żeby później scout, który już obserwuje ich na żywo, czy też obserwuje na małej skałcie, dostał... Sorry, zapytam, bo my się znamy, nie? Przygotowaną. Czy pan robi coś takiego jak zmiany komputerów w samochodzie, klony komputera, coś takiego? No, ja będę prawdopodobnie miał komputer do wymiany. Halo, coś tutaj się, coś tam włączy do rozmowy. No. Aha, czyli dobrze, przepraszam, nie było mnie przy telefonie. Tutaj kolega odpalił mikrofon i już wyciszyłem. Coś tam się właśnie. Proszę powiedzieć, czyli nam na kontrakcie mamy ilu tych kontraktowych mamy czterech scoutów, co są na kontraktach takich czterech scoutów, plus mamy 6 osób, która też dostaje jakieś tam mniejsze wynagrodzenie i oni też dla widzowa robią analizę wideo i przygotowują swoich lig zawodników do oceny scoutów już tych kontraktowych. Czyli w tym momencie mamy jakby, tak można powiedzieć, 10 osób, plus, jak pan mówił, ten taki scouting jakby... Dział analizy. Jeszcze mamy dwie osoby, czy właściwie jedna osoba plus osoba, która robi analizę ogólną pod pierwszy skład, także analizuje zawodników, których scouting już poleca trenerowi, czyli dwie osoby, które też pracują nad analizą zawodników, którzy są przepolecani przez scouting do transferu. Do tego jeszcze dopytam, czy jest taka osoba w klubie, jaką pan wcześniej pełnił funkcję, taki jakby dyrektor do spraw scoutingu, czy na ten moment nie ma takiej osoby? Jest szef scoutingu, jest to Wojtek Śmiech. Szef scoutingu, okej. Okay. Jeszcze dopytam, jak wygląda sytuacja, bo w poprzednim sezonie, w poprzednich nawet dwóch sezonach, jak był eks-prezes pan Druszcz, to sam pan mówił, że miał duży wpływ na wpływ. No, brał udział w tych negocjacjach, w tych nawet podejmowaniu nieraz decyzji co do zawodników. Ten jakby, można powiedzieć, cały pion sportowy, tak?
był można być decyzyjnym, nie decyzyjnym. Jak to teraz wygląda? Właśnie, jak to teraz wygląda? To jest bardziej przekazane, nie wiem, ta decyzyjność trenerowi. Pan jako dyrektor sportowy ma tutaj tą decyzyjność. Jak to teraz wygląda? Bo jestem ciekaw, jak to teraz wygląda. Ja tylko Łukaszu i panie Tomaszu tutaj wejdę w słowo, bo akurat pan Wojciech Śmiech jest również z nami na Red Roomie. Gdyby chciał zabrać głos, to zapraszamy. Okej. Okay. To pozdrawiam Wojtka. Znaczy tutaj już, jakby to tłumaczyłem wcześniej, to nie jest tak, że prezes Drusz jakoś tam strasznie ingerował. Rzeczywiście jakby trochę bardziej, bo bardziej tam gdzieś się angażował w te niektóre sprawy, aczkolwiek nie było to jakieś tam wielka ingerencja, czy jakieś straszne tutaj robienie tego tylko samodzielnie. Teraz jest rzeczywiście jeszcze bardziej pracujemy według procedur, to znaczy, tak jak powiedziałem, każdy ma pewną odpowiedzialność za którą odpowiada, ten obszar, za który odpowiada i w tym obszarze wykonuje swoją pracę i między innymi zarząd jest też w ostatnim etapie, czyli jakby jest informowany na bieżąco o postępach co do pozyskiwanych zawodników, a także jest na bieżąco też poinformowany co do warunków i jakby już w tym finalnym momencie, kiedy te warunki zostają przedstawione, no to w takim formularzu transferowym, którym ja przedstawiam zarządowi, jest opinia trenera, jest opinia dyrektora scoutingu, jest moja opinia, jest oczywiście opinia lekarska i są warunki finansowe i wtedy zarząd podejmuje ostatnią jakby decyzję, czy ten zawodnik względem budżetowym może do nas trafić, czy też nie. Więc pracuje się bardzo dobrze, bo mamy jasno określone obszary, za które odpowiadamy. Też tutaj już przytoczyłem wcześniej, że przy sprawie Kerka jakby na tą ostatnie rozmowy, ponieważ chcieliśmy to jeszcze wzmocnić, to zarząd pojechał razem ze mną, tak żeby Sebastian też tutaj od razu mógł porozmawiać z zarządem co do jego roli, co do jak my to widzimy i jak chcemy go pozyskać. Dobrze, z mojej strony tylko tyle. Jeszcze tylko dopytam, bo rozumiem, że ta druga edycja tego kursu na tego skauta tu już się zakończyła, tak? Tak, tak. I to jest wystąpienie na podstawie tego, wytypowaliśmy kilka osób. Panie Tomaszu, po prostu Łukasz chce wziąć udział w takim kursie. Ja nie chcę wziąć udziału w takim kursie. Pewnie czas mi na to nie pozwoli, chociaż jak wygram Euromilion, to pewnie sobie zrobię, żeby się nie nudzić, to poszedł może na takiego skauta, ale jestem ciekaw, jak to właśnie wygląda, no bo pan już jest ile? 3-4 lata w klubie? 3 lata, no to właśnie, pan przyszedł od strony scoutingu i pan miał to prowadzić, także mówię, no 10 skautów można powiedzieć, że mamy, także jest już jakaś tam podwalina zrobiona. Będą dalsze pomysły, żeby dalej to rozwijać? Znaczy na pewno scouting trzeba cały czas rozwijać i trzeba to wzmacniać i ilościowo, i jakościowo, ale też przede wszystkim o narzędzia, które nam dadzą jeszcze większą szansę podejmować dobre decyzje, bo to jest bardzo ważne. A właśnie, jeszcze dopytam o ten scouting, bo gdzieś czytałem, że chyba dwa kluby z Polski, chyba Legia Warszawa jeszcze jakiś, nawiązały współpracę jakby też z takimi scoutami, którzy można powiedzieć są chyba z Włochem, chyba z Portugalczykiem bodajże, którzy są w danych krajach. Nie wiem, czy dobrze gdzieś tam szukam, ale coś takiego chyba przeczytałem, że dwa kluby z Polski jakby nawiązały taką samą współpracę właśnie z ludźmi z tych krajów, którzy po prostu będą śledzili dany ten rynek. Czy my też patrzymy w takie coś, żeby po prostu może nie tylko Polacy, ale może właśnie tak jak mieliśmy chyba 2 lata temu czy rok temu w sztabie Akademii Portugalczyka, który się właśnie zajmował tam bazą, danymi analizami, coś takiego. Tomasz chyba to był. Tak. Znaczy sytuacja następująca, że są jakby też różne modele. Jeden model jest taki, że pracuje się ze skautami, którzy mieszkają w danym miejscu, w danym kraju i oni po prostu tworzą jakieś listy i przesyłają zbiorczo. I wtedy powiedzmy, nie wiem, szef scoutingu, czy dyrektor sportowy, czy ktoś z tych zawodników kogoś wybiera i konsultuje to. Drugi model jest taki trochę, który my wprowadziliśmy, czyli chcemy mieć skautów, którzy są w Polsce, bo wtedy jest ta interakcja lepsza, my mamy więcej wiadomości dzięki temu od nich. A dzisiaj w dobie Y-Scouta i innych narzędzi, gdzie możemy obejrzeć każdy mecz właściwie w każdej lidze, to aż takiej potrzeby bycia na miejscu codziennie nie ma. Oczywiście to jest wartość dodana, więc jeżeli będziemy w przyszłości się rozwijać, to nie,
nie mówię, że takich tematów nie zrobimy, bo wiadomo, że taki scout, który jest na miejscu, może pojechać na trening, może jeszcze bardziej zawodnika poznać, może środowisko lepiej poznać, co też jest ważne. No w tym momencie pracujemy jeszcze trochę inaczej, to znaczy mamy scoutów w Polsce, współpracujemy oczywiście z ludźmi w danym kraju, ale to raczej na zasadzie informacji niż permanentnej pracy i skautowania, ale to jest jeden z obszarów, który też będziemy zastanawiali się nad ich rozwojem. Okej. I ostatnia, jedyna rzecz, jeżeli chodzi tak samo, może zamknąć, nie wiem, to w jakie my bardziej kierunki, jakie my ligi obstawiamy? Na pewno. No, nie mówię, że to może pierwsze top 5, bo chyba nas jeszcze na to nie stać, ale jakie właśnie rynki to są bardziej tutaj nasza, w naszej okolicy, czyli tutaj Słowacja, Czechy, może nie wiem, Białoruś, Ukraina, czy jakoś tak? Jakie my ligi bardziej tak? Tak, znaczy, to jest tak, że my też sobie robimy coś takiego, jak sprawdzamy, ilu zawodników do ekstraklasy w ostatnich 5 latach przyszło, z jakich krajów przyszli ci zawodnicy albo z jakich lig, jakie narodowości są tych zawodników i wtedy staramy się podjąć decyzję, czy to są zawodnicy, którzy w Polsce, według naszej oceny oczywiście, w Polsce gdzieś się sprawdzili, czy są zawodnicy, którzy są wartością dodaną w klubach, których dzisiaj ci są i wtedy też na tych ligach, czy na tych narodowościach się staramy skupić, no bo to daje szansę, że ta adaptacja będzie szybka. No nie ma co ukrywać, tak, że to jest Słowacja, Czechy, to są takie dwa też ważne dla nas rynki, zresztą mamy zawodników z tych rynków, Skandynawia, Hiszpania, Portugalia, no tutaj te rynki, ale ogólnie obserwujemy chyba, nie wiem, Wojtek musiałby mnie ewentualnie poprawić, 12 lig permanentnie, plus mamy jeszcze analizę kilku innych lig, których bardziej wtedy skupiamy się na młodzieżowych sytuacjach tych krajów, żeby takich tych zawodników ewentualnie móc pozyskać. Zaprosiłem pana Wojtka do głosu, może będzie chciał udzielić odpowiedzi. Dobra, dzięki Łukasz. Zanim wpuścimy widzewski charakter, to mam jedno pytanie, bo taka myśl mnie nie naszła, nie chcę, żeby mi uciekła, panie dyrektorze. Odnośnie Włoch. Pamiętam, kiedy Zbyszek Boniek, nasza legenda, mówił, że dziwi się, że polskie kluby nie patrzą w kierunku niższych lig włoskich, czyli na przykład Serie C. I przypominam sobie, gdy Zbyszek Boniek był właścicielem naszego klubu, to ściągnął, oczywiście wiadomo, on ten rynek zna doskonale, bo mieszka tam od lat, natomiast pamiętam, że wtedy ściągnął 3 piłkarzy, czyli Osza Bogana, stopera, Ugo Łukacha, który dzisiaj Napoleon. I Napoleoniego, Ugo dzisiaj jest agentem, był chyba zresztą niedawno gościem u nas na stadionie. I właśnie żeby wykorzystać takie kontakty z naszym byłym piłkarzem, tak jak Ugo, czy my patrzymy w ogóle na ten rynek włoski, czy absolutnie w tej chwili nie rozpatrujemy w tym kierunku? Z Ugo mam dość dobry kontakt, więc tutaj też rozpatrywaliśmy, ale z jakichś tam różnych powodów zawodników z serii B bardziej wybraliśmy pod uwagę, nie mogliśmy pozyskać, ale to jest rynek, który raczej nie patrzymy na jego permanentny, także nie ma skauta przeznaczonego typowo do tej ligi, tylko tutaj właśnie trochę opieramy się na znajomościach i na ludziach, którym możemy zaufać, jeżeli komuś tam polecą. To ja chciałem zapytać, czy już wpuszczam cię widzewski charakter, ale chciałem zapytać, czy jak procentowo wygląda, czy w ogóle zwiększyliśmy budżet płacowy względem poprzedniego sezonu i czy chodzi mi o pierwszą drużynę stricte oczywiście. Mm-hmm. Czy może pan zdradzić te procenty i te liczby, które wszyscy kibice zawsze lubią słyszeć, czy my w tym kierunku również się rozwijamy? Myślę, że jak w zeszłym sezonie chyba Deloitte podał, że mieliśmy trzeci budżet płacowy co do na poziomie całej ekstraklasy, no to jesteśmy dzisiaj nieco wyżej. Trudno mi będzie powiedzieć, jak wysoko, czy ile zespołów ewentualnie przeskoczyliśmy i też nie będę tutaj dzisiaj mógł podać wam dokładnie procentowo, ile to się zwiększyło, ale rzeczywiście ten budżet zwiększyliśmy. Rozwijamy się też w tym kierunku. Zresztą to widać też o piłka po piłkarzach, które gdzieś tam sprowadzamy. To widzewski charakter. Będziesz musiał chwilkę poczekać, bo pan Wojciech jednak zgodził się na zabranie głosu. O dziwo, bo nieraz robiliśmy próby tutaj różnego typu na oficjeli klubowych, którzy byli poza zaproszonym gościem. Nigdy się nie zdarzyło. Pan Wojciech będzie pierwszy. No, ale mamy jakiś chyba problem z połączeniem, jeżeli się nie mylę. Więc zrobimy tak, że ja po prostu usunę pana Wojciecha i niech po prostu jeszcze raz poprosi o głos. W takim razie, panie Wojciechu, proszę kliknąć po prostu, że chce pan zabrać
zabrać głos, poprosić o mikrofon, krótko mówiąc, i ja wtedy go udzielę, czy tam kolega, który jest hostem, a w tym czasie po prostu widzewski charakter może zadać swoje pytanie, tylko musisz zrobić coś z przegłosami, bo było strasznie głośno u ciebie. Halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Widzę w Red Room, tak? Ja rozumiem, że wszyscy mnie słyszycie, tak? Tak, wszyscy cię słyszymy, pan Tomasz cię słyszy, wszyscy. Okej, to dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór panie Tomaszu. Ja mam prawdopodobnie takie banalne pytanie, które już pewnie mogło być zadane wcześniej, znaczy pewnie mogło być już zadane wcześniej, bo nie słucham niestety od samego początku tutaj waszej rozmowy. Czy, może to pytanie jest trochę banalne, natomiast czy wy jako sztab sportowy kierujecie się taką ideą, że tworzycie kręgosłup Widzewa Łódź na lata? W sensie chodzi mi tutaj o piłkarzy tutaj pierwszej drużyny i czy tutaj chcecie tak ustawić tą drużynę, tak ją zestawić, żeby tutaj było kilka ogniw, które będą związane z tym klubem no, na kilka sezonów do przodu, właśnie z takim założeniem, że będą właśnie tym kręgosłupem tej drużyny. I chodzi mi przede wszystkim o Bartka Pawłowskiego, który, no wiadomo, że chyba dla Widzewa jest ikoną, tak? Tak zwaną ikoną i chodzi mi po prostu o to, czy dostanie Bartek dobry kontrakt, w sensie zadowalający właśnie Bartka i czy inni piłkarze też są jak gdyby w ten kręgosłup tutaj wpisywani, jeśli chodzi o ideę budowy klubu, drużyny na dalszą przyszłość. Znaczy, to jest oczywiście jeden z bardzo fajnych modeli budowania klubu, gdzie kilku zawodników jest na dłuższy okres czasu, bo oni ten klub tutaj tworzą gdzieś ten kręgosłup, jak tak powiedział, ale myślę, że to też pokazujemy, no bo przedłużyliśmy już gdzieś kontrakt wcześniej Marka Hanowska, Henia Rawasa, gdzieś tutaj też po awansie i Stępickiego i Kuna, więc chcemy na pewno mieć kilku zawodników, którzy będą w Widzewie na dłużej. Bartek jest jednym z nich, na pewno zostanie, znaczy już powiem tak, rozmowy już trwają, na pewno Bartek zostanie taki kontrakt, czy taką propozycję kontraktu, na którą będzie nas stać, bo to jest bardzo ważne, ale też no, będzie tutaj, postaramy się go docenić i nie będę ukrywał, że dyskutujemy o pozostaniu Bartka w Widzewie, bo też chcemy, żeby Bartek był nadal z nami. Dziękuję za odpowiedź. Chciałem jeszcze tylko jedno pytanie zadać, Patryk. Panie Tomaszu, sprawa jest następująca. Transfery wychodzące. Wiemy, że nasz sąsiad z Zamiedzy co jakiś czas tam kogoś wypuszcza. No, oni tam sobie żyją swoim życiem. Natomiast oni robią te transfery wychodzące. I teraz chodzi tutaj o nas. No, były głosy, że Ernesta Terpiłowskiego tutaj Bolonia obserwowała, tak, że były jakieś tam jakieś pogłoski, że może kogoś w końcu wytransferujemy. I teraz mam pytanie, co z Heniem Rawasem? Właśnie ten zawodnik mnie bardzo intryguje, jeśli chodzi tutaj o Widzew, bo prezentuje po prostu ponadprzeciętną klasę. Uważam, że to jest chyba najlepszy bramkarz w ekstraklasie. Takie mam subiektywne zdanie. I czy klub będzie pracował nad tym, żeby go wytransferować za naprawdę dobry pieniądz? Ja wiem i tutaj gratuluję, że pan przyczynił się do tego, że Rawas do nas tutaj przyszedł, bo to był według mnie strzał w dziesiątkę. I to tak jak z nieba nam spadł ten Heniek. Bo powiem tak, ja byłem zwolennikiem tego, żebyśmy my Rawasa wytransferowali już przed tym sezonem, który się teraz toczy, a zostawili właśnie Kubę Wrąbla, tak? Natomiast no, klub postąpił inaczej. Może dobrze. Natomiast moje subiektywne zdanie jest takie, że Rawas na dzisiaj to jest po prostu top bramkarzy w Ekstraklasie i jego docelowym miejscem grania to jest po prostu Anglia.
Dlaczego? Dlatego, że on jeździ na reprezentację tutaj Słowacji, tak, na zgrupowania. On ma kolegów Dubrawkę, ma Rodaka, tak? To są zawodnicy, którzy grają w Premier League. I to jest naturalne jego miejsce według mnie, tym bardziej, że on jeszcze w Derby, tak? W Derby też miał swoją przeszłość i już tam był. I czy klub będzie pracował nad tym, żeby... Ja nie chcę pozbywać się dobrych piłkarzy, tak, z Widzewa, natomiast jeśli byśmy mieli takiego Rawasa wytransferować właśnie do Anglii za naprawdę godziwe pieniądze, no to chyba jak najbardziej dla Widzewa, tak? Czy klub robi starania i myśli o tym? Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za pytanie. Znaczy, powiem w ten sposób, no jeżeli będzie dobra propozycja dla Henia Rawasa, to na pewno poważnie to rozważymy, tak? To jest zawodnik, który ma potencjał na to, żeby grać jeszcze lepiej i się dalej rozwijać. Czy to będzie w Widzewie, czy w innym klubie, to też życie pokaże. Trudno powiedzieć. No nie, do tej pory nie było żadnej na tyle dobrej propozycji dla Henia, żebyśmy my jako Widzew mogli podjąć takie wyzwanie. A czy nie ma pan wrażenia, panie Tomaszu, że już, panie Wojciechu, wpuszczam na linię, tylko ostatnia rzecz, czy nie ma pan wrażenia, że żebyśmy zaczęli, może nie hurtowo, ale regularnie sprzedawać tych zawodników za chociażby 500 000 euro? To jest taka oczywiście kwota rzucona z kosmosu, po prostu jako przykład, ale w ogóle zacząć sprzedawać regularnie, to najpierw musimy zrobić ten taki pierwszy ruch, ten pierwszy transfer, tak mi się wydaje, żeby gdzieś ten, no, żeby ta lokomotywa zaczęła się napędzać sama, no to gdzieś ten ruch musi być zrobiony, żeby Widzew po prostu jako marka, że coś potrafi sprzedać, to gdzieś ten ruch pierwszy, taki premierowy musi zostać wykonany. I czy ma pan inne zdanie? Czy to po prostu jakby nie ma kompletnie znaczenia? No w mojej opinii właśnie ma, ale być może ja się nie znam, być może mam wypaczone spojrzenie na tą kwestię. Na pewno trzeba budować jakąś historię transferową, żeby to pokazać, bez dwóch zdań, tylko to jest kwestia jeszcze za jakie pieniądze, no to jest też nie nic na siłę, no to jest dzisiaj polskie kluby mają w miarę stabilne budżety, po drugie, jeżeli zawodnik jest naprawdę wartością dodaną, to pozbycie się go za jakąś niewielką kwotę powoduje to, że można spaść na jedno czy dwa miejsca i dostać mniejsze pieniądze na przykład z Ekstraklasy i szczerze mówiąc bardziej jest taki niż zarobić na takim zawodniku przez jego sprzedaż, więc tutaj jest kwestia też warunków, na których tych zawodników mamy sprzedawać, bo dzisiaj też te kwoty robią się coraz wyższe i dzisiaj, jeżeli ktoś zapewnia jakoś 100-150 tysięcy czy 200 tysięcy euro, to nie są pieniądze, które kluby Ekstraklasy dzisiaj będą za każdego piłkarza chciały dostać. No, ja nie mówię tu o milionach euro, bo żeby na te miliony to trzeba zapracować, po prostu trzeba zrobić sobie tą historię transferów, ma pan bez dwóch zdań rację, ale też no, trzeba tutaj zobaczyć, od jakiego pułapu można zacząć sprzedawać zawodników, żeby to w ogóle było dla klubu opłacalne. Znaczy się, mogę jeszcze coś powiedzieć, Patryk, szefie? Jak najbardziej, rozmawiaj, no po to tu jesteś. Panie Tomaszu, natomiast ja mam jeszcze taki dodatek do tego pytania wcześniejszego. Czy klub pracuje nad transferami wychodzącymi? To nie chodzi o to mi, czy my czekamy na oferty, że do nas ktoś zapytanie wyśle, tak? Że do nas ktoś, nam ktoś złoży ofertę, tak? Za zawodnika. Czy my robimy jakieś materiały wysyłamy do klubów, czy my rozmawiamy, czy my jesteśmy w kontakcie? Ja bym preferował w ogóle Anglię, no ale no to wiadomo, że każdy by preferował Anglię. I powiem tak, panie Tomaszu, no Henrich Rawas to jest gwiazdka z nieba dla Widzewa. Pan tą gwiazdkę tutaj nam ściągnął i wielki szacunek i podziękowania tutaj dla pana. I ja uważam, że my powinniśmy starać się o to, żeby właśnie chociażby do Championship, chociażby naprawdę do klubu z Championship, aczkolwiek ja uważam, że to jest zawodnik, który podbudowany psychologicznie, on by sobie mógł poradzić nawet w Premier League, bo to jest naprawdę fajny postęp zrobił ten zawodnik. On nogami świetnie gra, on gra już nowoczesną piłkę, jest pewny siebie, naprawdę jest, tak jak powiedziałem, jest topem tutaj u nas w Ekstraklasie i tutaj chodzi mi o to, czy my się staramy o to, żeby go po prostu sprzedać. To nie to, że my czekamy, bo wiadomo, że dzisiaj sprzedaż troszeczkę inaczej też wygląda, nie? Bo jak były jakieś tam czasy
poprzednie, no to się sprzedawało samo, nie? A dzisiaj, żeby sprzedać, no to trzeba troszeczkę zrobić reklamę, zrobić coś w ten sposób. Dobrze, i już kończę. Dziękuję. Tylko pytanie, pozdrawiam. Czy w interesie Widzewa jest sprzedać Rawasa? Myślę, że tak, Patryk. Jeśli byśmy dostali... Ja powiem tak, jeszcze powiem jedną rzecz. Dla mnie, ja powiem tak, ja troszeczkę tak sobie śledzę to wszystko. Dla mnie Henryk Rawas to jest na dzisiaj warty 10 milionów funtów. Powiem wam szczerze, możecie się śmiać, możecie powiedzieć, że odleciałem. Natomiast no, to nie jest duża kwota dla klubów z Anglii, nawet z Championship, to są marne pieniądze. A to jest chłopak, który ma 20, tak, 5 lat, 6, 25. To jest dla bramkarza jeszcze 10 lat kariery. To jest reprezentant Słowacji. Jakby nie było, jest powoływany systematycznie do kadry Słowacji. Więc dla Widzewa, jeśli by się zdarzyłby się taki transfer i dostalibyśmy przykładowo, no powiedzmy 8, tak? Twarda negocjacja albo 9 tych milionów funtów, no to tutaj my jesteśmy po prostu już później uposażeni. No ale to ja mówię, to jest takie trochę fantastyka, ale myślę, że to daleko, do daleko, daleko to ja daleko, Zizu, powiem, daleko, ale... Ja tylko dodam, że był taki temat w pewnym momencie, to pan Tomasz pewnie będzie kojarzył, albo pan Wojciech Kowacewicza do Benfiki, chyba do Ligi Portugalskiej, tak. Tam za jakieś 80 milionów i nic z tego nie wypaliło, także... Znaczy powiem w ten sposób, że teraz jest taka presja za te 8 milionów, że to jest naprawdę... bardzo, ale to nie może się jakoś presować, do tego się, nie? Do tego jeszcze funtów. No, co mam powiedzieć, panie Tomaszu... A po co się presować? Nie, znaczy sytuacja jest taka, że oczywiście my jako Widzew działamy też na różnych rynkach, gdzie tam promujemy swoich... Halo, słychać mnie? Tak, halo. Tak, słychać. Proszę, panie dyrektorze. Aha. Znaczy mówimy, to ja pana Tomasza chyba nie słyszę w takim razie, to dlatego zapytałem. Gdzieś działamy na rynkach jakby zewnętrznych. Jesteśmy też na takiej nawet platformie, to się nazywa Transferum i tam też wymieniamy się z różnymi zespołami. Też informacjami o piłkarzach, no ale no do tej pory mówię, nie było takiego momentu, żebyśmy byli zainteresowani jakąś ofertą, czy też jakiś klub na podstawie naszych tam powiedzmy zapytań złożył jakąś ciekawą, konkretną ofertę. To może ja jeszcze zapytam, panie dyrektorze, bo tak rozmawialiśmy globalnie o tym scoutingu i tak dalej, dostawał pan różne pytania. Pamiętam, jak wcześniej był pan naszym gościem w Red Roomie. Rozmawialiśmy o budowie tych struktur w Widzewie, których nie było tak naprawdę. I czy my jesteśmy w pana opinii teraz daleko? Jeszcze od tego, co by pan chciał mieć w Widzewie, co by pan chciał widzieć? Znaczy pewne struktury zbudowaliśmy, na pewno tak, ale jeszcze jakby same narzędzia pracy, pewne możliwości też finansowe, bo to też od tego, na to jest też ważne, co do finansowania na przykład całego pionu sportowego, całych struktur pionu sportowego, no to tu jeszcze jest dużo do zrobienia, bo też nie będę ukrywał, że inne kluby też nie próżnują i też się rozwijają, więc też w pewnych etapach, jeżeli będzie od nas wyżej, to ta pogoń nasza też musi być przyspieszona, żebyśmy mogli te kluby gdzieś dopaść w tych kompetencjach ludzkich i tutaj na pewno dużo pracy przed nami, ale już dużo zrobiliśmy i też jestem z tego zadowolony. To skoro mamy tutaj pana Wojciecha, dyrektora scoutingu, to może pytanie teraz do pana. Jak by pan widział współpracę scoutingu z byłymi piłkarzami Widzewa na przykład? Na Zachodzie czasami ma to miejsce, że byli piłkarze współpracują w jakimś tam rodzaju, w jakimś tam obszarze z klubem, jeżeli chodzi o taki scouting. Jakby pan to widział w Widzewie? Czy widziałby pan w ogóle taką ewentualność, że jakiś tam były piłkarz współpracowałby na zasadzie, że kogoś by tam wypatrzył, podesłał, zaopiniował, etc., etc. Dobry wieczór wszystkim. Tak chciałem na początku powiedzieć, że dołączyłem na chwilkę po prostu przywitać się i jakby przekazać, że zakres pytań, które dzisiaj po prostu są do Tomasza, jest bardzo, bardzo szeroki i też nie chcę zajmować dużo czasu na linii, więc też tutaj mówię w kwestii poprzednich pytań scoutingowych. No mówię, Tomasz wszystko tak naprawdę uważam dokładnie wyjaśnił. Oczywiście w tym wszystkim kluczowe jest badanie trendów rynkowych oraz jak główny cel, tak? Też nadawanie tych trendów, więc to jest też jakby jedno z zadań i założeń działu scoutingu w tym wszystkim, a mówię w kwestii, odpowiadając na pytanie w kwestii współpracy z byłymi piłkarzami, oczywiście naturalna sprawa jest taka,
że byli piłkarze, mają w jakimś stopniu inne podejście czasami do futbolu i też to się zdarzało wcześniej w Widzewie, bo na przykład Vlado Bednar funkcjonował jako koordynator scoutingu Akademii, aczkolwiek mówię tutaj, uważam, że w kwestii działu scoutingu myślę, że to jest temat na tyle gdzieś szeroki i gdzieś tutaj o tym można bardzo długo rozmawiać, że też nie chcę zajmować tego czasu na linii Tomaszowi, bo też pytań macie bardzo, bardzo dużo, więc tylko chciałem po prostu wywołane do tablicy się przywitać, podziękować za zaproszenie i gdzieś tam zamienić się w formie słuchacza, bo nie chcę tego czasu na linii Tomaszowi zabierać. Dobra, to dziękujemy i życzymy owocnego skautowania, że tak powiem. Dodaję kolegę Janka z pytaniem do pana Tomasza. Ostatnie 10 minut, więc wszyscy nagle się zbierają. To tak, jak widzę, w ostatnich minutach lubi walczyć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Janek? O, teraz chyba będzie okej. Okay. Witam wszystkich. Tak. Ja mam pytanie odnośnie Bartka Pawłowskiego jeszcze. Czy w sytuacji, gdyby na przykład nie udało się go utrzymać na kolejny sezon, jaką mamy strategię w związku z tym? Czy na przykład w jego miejsce poszukiwalibyśmy jednego zawodnika klasy Bartka, czy może pensję, która by pozostała po Bartku, można byłoby rozdysponować na kilku zawodników? Nie wiem, jaka jest strategia teraz pionu sportowego w tej sytuacji? Znaczy, jeżeli nie przypuszczam, nie zakładam, że taka sytuacja może nastąpić. Myślę, że Bartek bardzo chce zostać w Widzewie, a Widzew chce, żeby Bartek też tu został. No to jeżeli taka sytuacja nastąpi, to będziemy tutaj, do tego podejdziemy odpowiednio, ale raczej myślę, że będziemy tutaj chcieli zawodnika o odpowiednim poziomie i odpowiednim umiejętnościach, który wzmocni jeszcze bardziej Widzew. Czyli, panie Tomaszu, wszystko rozchodzi się o finanse, tak? Myślę, że nie wszystko. To nie jest tak, że wszystko rozchodzi się o finanse, bo to jest kwestia też chęci dwóch stron na to, żeby się ze sobą dogadać. I finanse w życiu są bardzo ważne i to nie ma co ukrywać, bo tutaj byśmy sami się oszukiwali, byśmy mówili, że nie. Ale też jest tak, że są jeszcze dodatkowe elementy, które dla obu stron są ważne i dlatego też wydaje mi się, że to jest dobry prognostyk. Ale jeżeli chodzi o Bartka, to chyba nie jest brany pod uwagę jakikolwiek inny polski klub, tylko mówimy tutaj przede wszystkim chyba o zagranicy, tak? Znaczy ja nie wiem, jakie ma pomysły Bartek, czy bierze pod uwagę taki czy inny klub, czy tylko bierze pod uwagę to, żeby zostać w Widzewie. Dzisiaj z nami, dzisiaj jesteśmy w rozmowach, dzisiaj próbujemy znaleźć porozumienie, więc myślę, że jedna i druga strona chce, żeby Bartek został, więc ja nie wiem, jakie Bartek będzie miał inne pomysły. Myślę, że podstawowym pomysłem Bartka jest to, żeby zostać w Widzewie. No oby. Janek, czy jakieś dodatkowe pytanie? Jest coś jeszcze jest parę minut, więc jeżeli chcesz coś powiedzieć, to jak najbardziej jest to czas odpowiedni. W zasadzie miałem jeszcze pytanie odnośnie kwestii młodzieżowców, to znaczy bardziej powiedzmy, jak wygląda w tym momencie sam rynek młodzieżowców, czy te ceny w związku z przepisami o młodzieżowcach na tyle skoczyły i kluby na tyle żądają za młodzieżowców, że bardzo ciężko jest powiedzmy ściągnąć zawodnika młodego Polaka, nawet z Ligi Drugiej Polskiej. Czy to, jak to w tym momencie wygląda? Znaczy, jak widać, nam się udało obstrzymać dwóch zawodników z poziomu pierwszej ligi i to uważamy za całkiem niezłych zawodników z dużą perspektywą jeszcze rozwoju, ale rzeczywiście przepis młodzieżowca powoduje to, że czasami słowo, że adekwatne do umiejętności w danym momencie kwoty może jest nie najlepsze, ale rzeczywiście chyba tak jest, że tutaj te kwoty za tych młodych piłkarzy, którzy jeszcze nie zrobili nic wielkiego, nie zrobili na takimś poziomie, są czasami zbyt wygórowane i tutaj na pewno przepis powoduje to, że tutaj kluby pozyskujące mają duży problem z pozyskaniem młodych, fajnych piłkarzy z poziomu tych niższych lig. Janek, czy coś jeszcze? Chyba na ten moment wszystko. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Proszę bardzo. Dziękujemy również. Zizu, czy ty wróciłeś na linię? Bo mamy jeszcze tak, parę minut. Jestem. Wszyscy mieli problem i pana Tomasza rozłączyło. Ja nikogo nie słyszyłem, potem ty, także tak. Było coś, jakiś ghost attack był przeprowadzony na Red Room, ale nieudany. Daliśmy radę, tak. Walczymy do końca. Daliśmy radę. Panie dyrektorze, ja chciałem tylko jedno pytanie, takie krótkie, bo przyszło mi do głowy. Panie dyrektorze, chodzi mi o tego naszego drugiego kolejności Hiszpana, który nas zasilił, czyli Frana Alvareza. Jak pan widzi rolę tego zawodnika w drużynie? Bo szczerze przyznam, jak patrzyłem sobie za trenera Niedźwiedzia, jak trener go na początku ustawiał, to miałem wrażenie, że
tak jakby on grał ciut za głęboko. Jak pan to widzi z perspektywy swojej? Czy ja sobie wyobrażałem, że będzie grał wyżej po prostu, o tak powiem. Znaczy to jest też tak, że on jakby miał taką potrzebę też cofania się bardziej po piłkę i wyprowadzenia tej piłki. No to też taki zawodnik, który ma duże umiejętności, przede wszystkim tego podania progresywnego pomiędzy strefami. Może rzeczywiście to powodowało, że był zbyt daleko od pola karnego i nie zawsze mógł obsłużyć naszych napastników. Ale to jest zawodnik, który lubi być pod grą, lubi być, to jest zawodnik, który na pewno bardzo dobrze czuje się w momencie, kiedy ma przed sobą bramkę i ma tego trochę tej przestrzeni, gdzie może z takim podaniem penetrującym pomiędzy liniami czy skrzydłowego, czy też napastnika uruchomić. Dla mnie to jest taka dzisiaj w naszym ustawieniu jeden z tych trzech środkowych pomocników, to jeżeli byśmy grali tak jak ostatnio, to na przykład gra Kerk, Alvarez, Szechu, czy Hanousek, Kerk, Alvarez, czy też Szechu, czy Kun do tego wszystkiego. Tutaj mamy to pole do popisu, to jest bardziej dla mnie taka ósemka po prawej stronie z bardzo dobrym podaniem, z niezłym wejściem też w pole karne. W tym systemie będzie mógł grać też chyba troszeczkę wyżej, bliżej bramki. To ja chciałem zapytać, ten środek z Kerkiem i z Franem i z Hanouskiem, to taka to przejść w Ekstraklasie, zgodzi się pan? No w moim przekonaniu tak, nie wszyscy się ze mną zgadzają, ale ja uważam, że to jest naprawdę bardzo silny środek pomocy, do tego wsparty i Kunem i Szechu, którzy uważam, że też mają dużą wartość do dodania i naprawdę ten środek pola jest bardzo, bardzo mocny u nas. No ja powiem panu, że jeżeli wszyscy są zdrowi, Kerk dojdzie do pewnego poziomu adaptacji, który każdy zawodnik z zagranicy musi niestety w polskiej Ekstraklasie przejść, to w mojej opinii to wygląda lepiej niż solidnie i naprawdę bardzo dobrze. To jeżeli chodzi o budowę środka, to wielkie brawa. Ale chciałem zapytać o dwóch zawodników jeszcze. Jak pan ocenia Imada? No bo wejście bardzo słabe, chociaż szczerze powiem, piłka go szuka w polu karnym ostatnio. Ten mecz pucharowy, trochę go okradli z tej bramki, to chyba się pan zgodzi. Natomiast teraz tutaj ze dwie bramki powinien przyłożyć ze Stalą. I tak początek był bardzo niemrawy. W mojej opinii to wyglądało tak. Obejrzałem parę filmów i oceniłem go naprawdę fajnie. Dobre podanie, rozprowadzające, zastawka, dobra siła uderzenia. Praktycznie wszystko to, czego nie ma Jordi. Gra głową. I gra głową przede wszystkim też. Czyli kompletne przeciwieństwo Jordiego. Jedyne, co się zgadza, to warunki fizyczne bardzo podobne. I wejście w zespół bardzo kiepskie, te mecze no, dramatyczne w pewnym momencie, ale teraz wygląda lepiej, ta piłka go naprawdę szuka. Mm-hmm. Mam wrażenie, że no, to nie będzie raczej sprinter, ale no, ale gdzie ta piłka w polu karnym jest spada, to ten Imad jest. Jaka jest opinia dyrektora sportowego na temat właśnie tego napastnika? No i też chciałem się zapytać o Juliana, no bo mam wrażenie, że dużo zyskał przy trenerze Myśliwcu. Takie trochę wskrzeszenie można powiedzieć, bo to już też był taki zawodnik, na którym wiele razy już był postawiony krzyżyk, coś w deseń tego, jak Patryk Stępiński czy Dominik Kun w momencie, kiedy przyszedł trener Niedźwiedź do Widzewa. Jeżeli zacznijmy od Imada, to jest zawodnik, którego my naprawdę obserwowaliśmy i my znamy jego walory, przede wszystkim bardzo dobra gra głową w polu karnym, ale to nie za piłkę też go szuka, tylko on naprawdę nieźle potrafi sobie znaleźć przestrzeń do ataku na piłkę w polu karnym. I tak w tym meczu też było, no tutaj nie lubię tego powiedzieć, że komuś zabrakło szczęścia, ale rzeczywiście tutaj troszeczkę mu szczęścia zabrakło w momencie uderzenia głową, gdzie piłka uderzyła w słupek, trochę może na patelnię, może umiejętności lepszego jeszcze wyjścia w powietrze przy tej drugiej sytuacji. Później ta sytuacja, gdzie zakrywał tkacza, z nim rozmawiałem, stwierdził, że no kurczę, troszeczkę była ta piłka na tym śliskim boisku, mu uciekła, po prostu nie zdążył wystarczająco mocno ją uderzyć, dlatego tylko ją trącił i nie wpadła do bramki, ale to jest zawodnik, który na pewno daje dużo opcji w polu karnym, bo on bardzo dobrze się porusza, bardzo dobrze gra między strefami. Rzeczywiście tutaj trochę słabiej, jeżeli chodzi o warunki motoryczne, to znaczy o szybkość, to nie jest ten poziom szybkości, co Jordi, ale to też nie jest zawodnik, który jest jakiś, powiedzmy, wolny. To daje nam dodatkowe opcje, dodatkowe możliwości. Zespół też z nim pokazał w tym meczu, że potrafi z nim grać i on potrafi grać z zespołem i to daje te sytuacje, gdzie w końcu w tym meczu stworzyliśmy prawie wiele sytuacji bramkowych. Jedną z nich tylko
wykorzystujemy. Co do jego wejścia, też nie dostawał tych minut za dużo i to też tak trudno czasami w takich trudnych meczach wejść na 10 minut i nie wiadomo co pokazać. Strzelił w małej ilości minut, bo nie wiem, czy on zagrał 250 minut w sumie z pucharem, to strzelił dwie bramki, no bo jedną bramkę strzelił w Pucharze Polski i teraz jedną z Piastem. Tutaj dał też, mówię, niezły mecz, mimo że nie strzelił bramki, to niezły mecz ze Stalą Mielec, więc jesteśmy tutaj też pewni optymizmu, że ten chłopak się tu szybko zadoptuje i będzie nam dawał dużo radości. Może też grać z Jordi, może tutaj ten ma też możliwość grania na dwóch bardzo silnych, wysokich zawodników, trochę inne typy, ale dające dużo możliwości. Co do Juliana, no tak, no Julian miał niezłe wejście, my naprawdę jak on wszedł tutaj do nas do klubu, to po tych meczach sparingowych jeszcze za czasu trenera Niedźwiedzia, to byliśmy mega, mega zadowoleni. Na początku też troszeczkę jednak nie do końca chyba wszedł, zaklimatyzował się w drużynie, później przegrał dziś rywalizację i mało z niego korzystał trener Niedźwiedź. Dzisiaj trener Mięśliwiec daje mu szansę i on tą szansę wykorzystuje. Zobaczymy, jak będzie w następnym meczu. Dlatego właśnie to jest kolejny zawodnik, który uważam w środku pola naprawdę niezły potencjał i tutaj będziemy mieli z tych zawodników dużą pociechę i powinniśmy mieć ich wykorzystać w to, żeby zespół stwarzał dużo sytuacji bramkowych i grał tak, jak chcemy. Ale uważa pan, panie dyrektorze, że dla Juliana Czechu to już był taki ostatni gwizdek, żeby mocno tutaj zaznaczyć swoją pozycję w drużynie, bo ja miałem takie wrażenie, ja generalnie jak on przychodził do Widzewa, pamiętam jak pan go do nas ściągał, to chyba to był, zdaje się, najlepsza szóstka w lidze albańskiej wybrany. Ja miałem co do niego duże, duże nadzieje, tak samo jak miałem duże nadzieje co do Julka Letniowskiego i z biegiem czasu te nadzieje mi malały. Natomiast tak jak teraz pan powiedział, drugie życie przy trenerze Myśliwcu i uważa pan, że to jest właśnie taki moment, już jeden pełny sezon, że tak powiem, w Widzewie zaliczył, teraz rozpoczął drugi i uważa pan, że to jest ten moment, w którym on już musi pokazać, że zasługuje, żeby nosić tą koszulkę Widzewa. Nie, no bez wątpienia to jest już taki moment, że jeżeli ktoś przez taki okres czasu nie wywalczy sobie miejsca, czy nie będzie takim ważnym elementem zespołu, no to trudno mówić, że będzie miał jeszcze następne szanse, bo w jego miejsce będą już następni zawodnicy, tak jak w każdym innym, myślę, etapie życia, czy też obszarze życia. Czasami jest ten moment, w którym musisz dostać jedną szansę, drugą. Jak jedną czy drugie nie wykorzystasz, no to trzeciej możesz już nie dostać. Więc myślę, że Julian tutaj będzie pokazywał to, że jest duża szansa, że się obroni. To też jest taka też troszeczkę sytuacja, jak w każdej ma pozycji. Jest czasami rywalizacja i czasami jest nawet zawodnik mniej gra i ktoś mówi, okej, nie udał się, za mało grał. Ale on rywalizując też wspiera czy wzmacnia tego zawodnika, który dzisiaj tą rywalizację wygrał. Jeżeli jest dobry zawodnik, który na niego naciska, no to mamy też dużą szansę, że ten zawodnik, który jest tym pierwszym wyborem, będzie też coraz lepszy, bo będzie jeszcze bardziej starał się udowadniać, że to jemu się należy to miejsce. I to tak jest na tych pozycjach. No czasami, tak jak mówiłem, to o Bartku Pawłowskim czy Hansenie, może gdyby nie było Bartka Pawłowskiego, Hansen dostałby więcej szansy i może by to wyglądało lepiej, ale tego nie wiemy. Ale dzięki temu też Bartek może dzięki Hansenowi był lepszym piłkarzem i dał temu zespołowi jeszcze więcej. Więc tutaj, tak jak dzisiaj mamy, mówię, jest Ima, który w tym meczu bardzo dobrze się pokazał. Na pewno Jordi wie, że dzisiaj jest duża presja na nim, żeby on był... No właśnie, do tego chciałem, panie dyrektorze, nawiązać właśnie, że ten Jordi, który nie miał takiego konkurenta, że tak powiem, z krwi i kości takiego mocnego, który by mu deptał po piętach, teraz mam wrażenie, że takie nowe życie to jest znowu, w nowym sezonie. Myślę, że już Jordi od razu, jak przyszedł Ima już w okresie przygotowawczym, też od razu troszeczkę lepiej zaczął funkcjonować, czy lepiej, czy... No to jest konkurencja. Konkurencja moim zdaniem napędza. Jeżeli mamy kogoś, kto nas wspiera, ale jednocześnie wiemy, że nas naciska, no to sami też chcemy się jeszcze lepiej rozwijać. Tak, zgadzam się w pełni. Konkurencja tylko może rozwijać. To ja mam pytanie, panie Tomaszu, jak pan widzi ten przyszły mecz z Ruchem Chorzów, mecz przyjaźni, czy jedziemy po 3 punkty? Oczywiście tutaj w formie żartu, ale boi się pan tego meczu, bo to są takie mecze nieprzyjemne. Ruch mimo wszystko, mimo no, małej liczby punktów, to jednak jest niewygodny przeciwnik. Znaczy ja się nie boję meczów, no bo trudno, żebym się bał meczów. Ja jestem cały czas pewien, że my... Obawia się pan? Może inaczej. No, znaczy ja się nie obawiam meczu. Ja uważam, że każdy kolejny mecz musimy i chcemy wygrywać i zrobimy wszystko, żeby wygrać, ale to jest sport i oczywiście zawsze może być różnie, więc myślę, że mecz przyjaźni to na trybunach.
a na boisku to mecz o zwycięstwo i to obojętnie, czy to jest grany z Ruchem, z Wisłą Kraków, czy z Legią, czy z Lechem. A co pana zaskoczyło w tym sezonie? Jakaś drużyna in plus pana zaskoczyła, jakaś in minus? Wiadomo, my zmieniliśmy trenera dzisiaj. Dzisiaj za Miedzą u naszych sąsiadów też zmiana trenera. Kazimierz Moskal odszedł. To jest coś takiego, co pana zaskoczyło? Jakaś drużyna? Na plus, na minus? Na pewno Jagiellonia dzisiaj jest może nie tyle zaskoczeniem, tylko zespołem, który zdecydowanie zmienił swoje miejsce w stosunku do tego, jak wyglądał w zeszłym sezonie, bo oni dość długo walczyli o to, żeby w tej lidze pozostać, więc no to na pewno to jest zespół, który dzisiaj jest takim zaskoczeniem na plus, i Śląsk Wrocław, który też mocno się nie zmienił, a dzisiaj jest liderem. Nawet się osłabił. No może powiedzieć, że się osłabił, no szczerze mówiąc widać, że chyba nie, no bo jeżeli wygrywa mecz za meczem, to chyba nie do końca się osłabił, ale można by tak powiedzieć, że teoretycznie... Ale to jest kasus nasz? Taki nasz kasus z jesieni z tamtego roku? Śląska? Chyba lepszy nawet. Znaczy to są na pewno zespoły bardziej doświadczone, Śląsk i Jagiellonia od nas, więc tutaj zobaczymy, jak to tak będzie. Nie sądzę, że te dwa zespoły będą tak wysoko cały czas, aczkolwiek życzę im tego, bo dlaczego nie, niech walczą. Ale myślę, że jednak tak wysoko dwa zespoły nie będą. Zawsze w sporcie uwielbiamy niespodzianki i to jest najwspanialsze, że nie zawsze wygrywają ci, którym wszyscy się wydają się, że muszą wygrać, bo piłka nożna to jest taka bardzo specyficzna gra i na pewno tutaj najwięcej jest niespodzianek, dlatego tak wiele, takie wielkie rzeszy kibiców oglądają piłkę nożną. A i minus, ja nie oceniam się żadnego zespołu i minus. No, myślę, że te zespoły, które dzisiaj są gdzieś niżej, muszą walczyć, pokazywać, że są w stanie być gdzieś wyżej. Ja przejmuję się przede wszystkim naszym zespołem i chcę, żebyśmy byli jak najwyżej. Tutaj zależy mi na tym, żeby Widzew był dzisiaj topowym zespołem i do tego będę dążył. Dobra, ostatniego gościa wpuszczamy na linię. Jest Krzemień z nami. To będzie, myślę, ostatni akcent z tego wieczoru, jeżeli chodzi o zaproszonych. Długie te 10 minut, no ale okej. Tak, to już kończymy. Już ostatnia osoba, panie Tomaszu, akurat w ostatnim momencie się zgłosiła, nie można odmawiać i kończymy. Witam serdecznie, dzięki za głos, postaram się szybciutko. Jak pan widzi, panie Tomaszu, sytuację, kiedy zawodnik po obecnym sezonie będzie miał jeszcze jeden rok kontraktu? Czy lepiej jest zostawić takiego zawodnika do gry i... No, nie zarobić na nim pieniędzy, bo wiadomo, że no, prawdopodobnie odejdzie i skończy się kontrakt, nie uda się go przedłużyć, albo zawodnik ma ambicje grać, nie wiem, wyżej niż Widzew. I jak to wygląda, taka sytuacja? Czy nie lepiej już na ten rok przed końcem kontraktu postarać się takiego zawodnika sprzedać, czy jednak zostawić? To bardzo dużo jest zależności, bo to kwestia, ile ma lat, jaka jest szansa przedłużenia z nim kontraktu. No powiedzmy młodych zawodników i najbardziej mi zależy na Trpiłowskim. Może. No tutaj kwestia jest taka, jeżeli, powiem tak, no my nie ukrywaliśmy, jeżeli byłaby dobra propozycja latem, to my mocno rozpatrywaliśmy to, że Trpiłowski może od nas odejść, ale widocznie, jeżeli tego nie zrobiliśmy, to takiej propozycji, jakiejś takiej, który by nas zadowalał jako widzę, po prostu nie było. Więc dzisiaj Ernest jest naszym zawodnikiem i zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej wykorzystać jego umiejętności dla dobra Widzewa i żeby razem z nami zdobywał najwięcej punktów i Widzew był dzięki niemu bardzo wysoko. Dzisiaj może gra trochę mniej, ale to jest też kwestia rywalizacji, kwestia decyzji trenera i tak to wygląda. No, wiadomo, że komuś się kończy kontrakt jest dobra propozycja, to klub na pewno taką propozycję rozważy i będzie poważnie do niej podchodził, bo też tutaj, jak mówiliśmy wcześniej, żeby budować mocniejszy Widzew, żeby budować kadrę, to też potrzebujemy na to pieniędzy, a na pewno każda złotówka, czy euro, którą Widzew by zrobił ze sprzedaży zawodnika, pójdzie na to, żeby wzmocnić zespół. No, dziękuję za odpowiedź. No i tym miłym akcentem będziemy kończyć. Panie Tomaszu, dziękuję za 2 godziny 11 minut. Myślę, że... Ja jeszcze może postawię kropkę. Panie Tomku, jak pana już mamy te 10 minut studenckie, redrumowe, to mam takie na koniec jedno pytanie, finiszujące już nasz podcast. Czy może pan kibicom powiedzieć na koniec w przybliżeniu,
jaką, nie pytam się już o pozycję, nie będziemy pana męczyć, tylko jaką liczbę planuje pan transferów przeprowadzić zimą, bo my pamiętne te okienko poprzednie zimowe, to tutaj mocno krytykowaliśmy. Uważaliśmy, że to okienko przyczyniło się też do tego, jak się zaprezentowaliśmy na wiosnę, że nie było tej rywalizacji. Jaką mniej więcej liczbę plus minus mógłby pan nam zdradzić, ewentualnie planuje się transfer? Znaczy nie, powiem bardzo szczerze, że nie odpowiem na to pytanie, bo nie chcę tutaj po prostu deklarować się do ilości tych transferów. Tym bardziej, że zmiana sztabu czy zmiana trenera spowoduje to, że będziemy musieli jeszcze to mocno przewertować czy zweryfikować w stosunku do tego, jakie będzie miał spostrzeżenia trener po kolejnych meczach, bo ten moment jeszcze nie jest taki, że trener nam na 100% powiedział, że potrzebuje troszeczkę czasu, żeby jeszcze zweryfikować zespół. Ale możemy ufać w to, że raczej takie okienko jak poprzednie zimy się raczej widzę, więc tej zimy nie powtórzy. Znaczy my będziemy myśleć o tym mocno, o wzmocnieniu zespołu, tylko też zwracam uwagę, że mamy bardzo dużo zawodników, którzy kończą się kontrakty latem i to też będzie gdzieś tam determinowało pewne nasze zachowania co do przedłużeń i na pewno wtedy też będziemy podejmować decyzje. Oczywiście, rozumiem. No dobra, to będziemy Patryk kończyć, tak? Będziemy już puszczać pana dyrektora. Dzisiaj ostry znowu magiel w redrumie pana dyrektora. Trzeci raz naszym gościem był Tomasz Wichniarek, dyrektor RTS Widzew Łódź. Mamy nadzieję, że będzie i czwarty, i piąty. Tego panu mocno życzymy, panie dyrektorze, i zapraszamy po raz kolejny. Dziękuję bardzo, serdecznie dziękuję za pytania. Bardzo fajne, bardzo wnikliwe i duże zainteresowanie. To zawsze miłe, że tyle osób interesuje się Widzewem i chce wiedzieć, jak my pracujemy i też co możemy dla tego Widzewa zrobić. Dziękujemy bardzo, dobrej nocy i oczywiście zapraszam do odsłuchu wszystkich kibiców. Panie Tomaszu, sukcesów i no i co, tej top 6 czy tam top 8, które pan sobie wymarzył, to mam nadzieję, że uda się to zrealizować i myślę, że jest to jak najbardziej w naszym zasięgu. Dobrego wieczoru. Dziękuję serdecznie, dobrego wieczoru, pozdrawiam. No, a my się słyszymy się kiedy? No pewno po meczu już z Chorzowskimi, tak? No, na pewno nie po meczu, to ja raczej będę... Nie, to ja też, także po meczu bezpośrednio na pewno nie, no ale jakiś tam nieodległym terminie po meczu, że tak powiem. No, w każdym razie też się pewnie pojawi gość, więc będziemy informować. To był Widzew Red Room numer 58. Pewnie w tym sezonie setki się nie da zrobić, ale może jakbyśmy przyspieszyli, trzeba by było zrobić jakieś parę transmisji w starym, dobrym stylu pomeczowych, to pewnie byśmy coś nadrobili, ale no chyba, że jakieś mecze w Pucharze Polski dalej byśmy zaszli, to byłaby szansa. Fajnie by było, ale myślę, że bez ciśnienia może jakaś setka się uda na początek kolejnego sezonu w Ekstraklasie. Myślę, że spadek nam nie grozi, ale idziemy powoli do przodu. Trochę w tym sezonie mniej gości, a więcej nas. Ale liczby kręcimy dobre, więc nie ma się czego obawiać. Content jest jaki jest. Jesteśmy zawsze, jesteśmy wszędzie, jesteśmy najlepsi. Dobrego wieczoru. A wy widzę. Cześć.